Witamy już w 10. podcaście. Cześć, cześć. Dzisiaj sobie porozmawiamy o fajnej postaci, takiej miłej, przyjemnej, jaką jest Danzo. Tak, wcale nie kontrowersyjnej, cudownej postaci, którą każdy lubi. Ale ja ci powiem tak, kontrowersje to mam wrażenie, w sensie mogę się od razu myć, może no już w 20 sekundzie czy tam 10 powiem coś, co nie jest zgodnie z prawdą, ale mam wrażenie, że wiesz, kontrowersja jest wtedy, kiedy są za i przeciw, nie? Ale zazwyczaj to jest tak po prostu, że Danzo śmieć. I wszyscy mówią Danzo śmieć, to nie jest kontrowersja, to jest po prostu opinia większości. Ale powiem ci tak, powiem ci, że zanim ci dam powiedzieć, to dopiero mam wrażenie, kontrowersja u mnie przynajmniej zaczęła się w momencie, w którym z tobą porozmawiałem, bo ja zawsze też patrzyłem na tego Danzo, a śmieć elo, koniec tematu, nie? W sensie, no, jak się nie nagrywało, to się nie rozkminiało i dopiero jak się zaczęło nagrywać to na YouTubie o tym Naruto, zaczęło się rozkminiać, to wychodziło na to, że no dobra, śmieć, ale on coś tam może dobrego też wnieść, czy dobre rzeczy zrobił. No przynajmniej próbował je, ale tak. Anime właśnie bardzo sprawnie i bardzo dobrze zrobiło tak, że taki oglądający sobie powiedzmy niedzielny, czwartkowy widz, jak to było w Shippudenie, tak, widział po prostu z takiej perspektywy, jak Danzo był winny wszystkiemu, co złe. Co się nie stało? Danzo. Coś się złego stało, nie wiadomo jak to się mogło stać. Retrospekcje? Danzo. Danzo. Tak to było, mimo tego, że może zrobił coś tam dobrego, może nie, to sobie ocenimy zaraz przy okazji oceniania jego każdej z decyzji. Przynajmniej każdej z najważniejszych, które są kanoniczne. Ale zgubiłem wątek, więc kontynuuj. Aha, no to nie wrypałeś teraz. No chodzi o to, że ten Danzo przynajmniej próbował robić te rzeczy dobre, przynajmniej w swoim mniemaniu dla wioski. I one... To właśnie zgubiłem. One rzeczywiście były dobre czasem, o czym sobie powiemy też. Ale no, na dłuższą metę już tak to nie było takie fajne. Druga sprawa jest też taka, że właśnie to mówisz, to zaczęli sobie wycierać po prostu wszystko Danzo. Coś się stało, hej, tak, wrzućmy to Danzo. Jeden z użytkowników gdzieś tam pod podcasty napisał, że właśnie tak jest z tym Danzo, że w pewnym momencie zrobili. Wytłumaczeniem na wszystko był po prostu Danzo. I chyba tak jest, chyba można powiedzieć, że tak jest. No spłaszczając to wszystko, to powiedzmy, że chęci były dobre, ale jego metody w dużej mierze były bardzo złe. Tak. Może właśnie to kontrowersyjne sobie zaraz ocenimy. I właśnie tak z tym Danzo jest, jak mówisz. Dlatego mamy tutaj 6, 7, 8 takich jego decyzji głównych, które wpływały w sumie bardzo mocno na świat. Tak. I w sumie to są głównie decyzje takie, które negatywnie wpływały na nie, ale z nich też zawsze można coś tam pozytywnego wyciągnąć, co ciekawe. Jakby możemy zobaczyć w tym taki ułamek logiki, a na przykład z tych decyzji, które były bardzo złe, Naruto bardzo często, szczególnie na przykład przy głównym bohaterze, którym jest Naruto, no to zazwyczaj była bardzo głupia, a wychodziły z tego dobre rzeczy, czyli takie jakby niezbyt logiczne rzeczy, ale jako w anime to wyglądało dobrze, nie oglądając sobie to. Tak, no właśnie, ja też, wiesz, zawsze najbardziej lubiłem Naruto i taki, wiesz, o fajnie, siła przyjaźni i tak dalej, tylko że właśnie czym dalej w las, czym bardziej się ogląda, czym bardziej się analizuje, to wychodzi na to, że ten Naruto po prostu, mu się nie powinno nic udać, nie? W sensie... Tak, tak. Oceniamy tego negatywnie, jak się udało, nie? Tak. Jakby to się udało, to znaczy, że decyzja była dobra, mimo że nielogiczna, to podjął dobrą decyzję, bo to, co robił, to się udało, mimo tego, że ryzyko było ogromne, czyli na taką jakby logikę, ale jakoś się udało, więc nie możemy tego oceniać negatywnie i to jest w tym rzecz. Jakby Danzo się udało kilka rzeczy w tym pozytywnym myśleniu, to byśmy powiedzieli, że Danzo to jest totalny koks i zajebiście robił, no ale niestety żadna z jego decyzji nie została pokazana pozytywnie? No, chyba nie było takiej. Z jakiegoś powodu, no zawsze próbowano przynajmniej ten wydźwięk taki zrobić, że to jest totalne gówno, jest totalnym złem. Ale no, rzeczywiście te metody jego nie były najlepsze, chociaż wydaje mi się, że w wielu sytuacjach nie tyle o co miał rację, co nie miał wyjścia. I pierwsza z nich to jest stworzenie wewnętrznej organizacji niezależnej od Hokage. I bardzo dobrze wiemy, jakim Hokage był Hiruzen. Tak. Bardzo takim z boku, na uboczu, mało interesujący się wioską, mało ją rozwijający, jakby mający mały wpływ na wioskę, takie przeczucie przynajmniej mamy. To znaczy, wiesz, ja nagrywam ostatnio odcinek i ludzie tam oczywiście się spieli, że Hiruzen to jednak dobry i tak dalej, bo najdłużej rządził i tak dalej. No, to nie znaczy, że był najlepszy jakby, nie? W sensie, no wcale to nie znaczy. To, że
przeżył najdłużej, to że siedział na tym stołku i może utrzymywał tą stabilną pozycję, powiedzmy, no to jakby za dużo, może nie tyle nie wymaga, co nie oznacza od razu, że jesteś dobry. W sensie, jak nie robisz ani nic w górę, ani nic w dół, no, i jesteś tak, utrzymujesz tą samą pozycję, no to hej, no to jesteś po prostu typem, który siedzi sobie, tak? A można powiedzieć, podsumować jego kadencję, że on po prostu był. Nie mamy jakby tak. żadnych jakby jego decyzji, a niezrobienie niczego w dużym stopniu jest też złem. Tak, jest, w sensie jest jakby decyzją. Pasywność jakby, jest zła, nie? prawda? Tak, tak. tak no, ale, niezrobienie ale... niczego jest decyzją i to jest taka pasywność, która wpływała negatywnie na wioskę. Jak na przykład, jakby, nie wiem, bezradność w kwestii Uchiha, bezradność w kwestii Hyuga, bezradność w każdej sytuacji, bezradność w kwestii Naruto, które to jest największa abstrakcja w ogóle. Ja chciałem tylko dodać, nie, że to, o czym mówimy, to oczywiście bazujemy na tym, co zobaczyliśmy, bo zaraz ktoś może wyskoczyć, o, ale skoro tam rządził, o Jezu, ale mi się głos załamał ostro. Skoro on tam rządził tak długo i tam nic takiego się nie wydarzyło, chociaż chyba uczestniczył w dwóch wojnach, także hej, ale ten, nic się takiego nie wydarzyło, no znowu, oprócz masakry klanu Uchiha, to ten, to musiał być dobry, ale no to jakby... Nikt, mam wrażenie, nie wątpi, że on był jakby dobrym tak człowiekiem, nie? W sensie, on chciał dobrze i tak dalej, wola ognia, okej. Był za dobrym człowiekiem na to stanowisko, nawet bym powiedział. Tak. Był za dobrym ale, i... No. Ale to, co dostaliśmy, nie pokazuje nam, że on robił coś więcej niż siedzenie na stołku i rozdawanie tam misji po prostu, powiedzmy. No niektóre rzeczy pokazują, jakby on był taki dobry, ale gdzieś tam za ścianą ukryte takie zło jest. I to jakby go odbieramy. Już, nie, dobra, już bym źle powiedział. Znaczy, dobytnie sobie, ale już chciałem jakiś Jan Paweł II powiedzieć, że jak ludzie go mają za takiego. Ja tego nie będę wycinał, dobry, wiesz o tym. Nie. Żartuję jak coś. Wiesz, że ludzie mają go takiego dobrego, a tutaj wiesz, gdzieś tam pedofilia. Spoko, ja później też mam porównanie Danzo do pewnej osoby z wąsem, także... Oj, może tak. No właśnie, no, jak zobaczymy, czy ten film będzie mógł przejść przez weryfikację. Ale z drugiej strony tamten przeszedł, tamten sprzed tygodnia i jakoś nie było żadnych problemów. I nawet chyba żadnej spiny nie było. Mamy chyba zbyt zbyt widzów takich pobłażliwych. Nikt też nie zgłasza, mówisz? Tak. Ej, no nie zgłaszajcie, halo, przepraszam. Wiesz, ja ostatnio za słowo, cytując, wkurwienie, albo wkurwiony, dostałem żółty ten znacznik na filmie, więc... Albo za słowo broń. Mówiłem. Szybko powiedziałeś to? Bo tam jest taka opcja jest na YouTubie, że chyba w pierwszych 30 sekundach nie możesz powiedzieć. Też słyszałem o tej teorii, też słyszałem o tym. Możliwe, że to prawda. Czy tam po prostu jest napisane, jak rzucasz filmik, że tak. Okej, okay, możliwe, że tak. Możliwe, że tak. Ale żeśmy no także wiesz, różnie to jest. Tak, dobra, tak, to może wróćmy do tematu, czyli do tego Danzo. I o tej stworzenie wewnętrznej organizacji niezależnej od Hokage, jak powiedziałeś. I tak, to jest czyli... znowu właśnie... To jest po części z tego, co pamiętam, po prostu też decyzja Hiruzena. W sensie on powiedział tak, że... A masz! I mam wrażenie, że to jest tak na odczepnego. Że tak, ale jesteś moim rywalem, w sensie on sam się ogłosił rywalem Hiruzena i w ogóle Hiruzen miał wyjebane w to totalnie. Jeszcze w przyszłości byli, nie? W przyszłości rywalizowali tam z Tobiramu, gdzieś tam widzimy, że on się denerwuje, jak Hiruzen się wychyla, żeby uświęcić się, a chciał zrobić, a Danzo to chciał zrobić, ale właśnie jakby strach go sparaliżował i wiesz, znowu Hiruzen, wtedy uznał, że... Hiruzen zawsze był silniejszy, nie? A tak, chodzi o to, że Danzo na co za uznał, nim gonił, że jesteś nie? moim rywalem, ale Hiruzen powiedział, no dobra, w sensie, jaki wiesz, on nie uczestniczył tak w tym, jak na przykład jest Gai i Kakashi często przyśmiewczo pokazywani, nie? Że jeden z drugim rywalizują sobie. Znaczy, no to sporo ich jakby różniło, powiedziałbym, że taka klasa silniejszy był Hiruzen. Szczególnie, powtarzane często jest to, że on był nazywany bogiem Shinobi, nie profesorem. Może profesorem gdzieś tam był, też wspominany w pierwszej serii. No ale jakby w databooku jest zapisane, że to był Bóg Shinobi jako jeden z dwóch w uniwersum. No pewnie Naruto też jest tak nazywany teraz. Chyba trzech później było nazwanych, coś mi się kojarzy. No pewnie Naruto jest teraz. No. Rozwaliłby ich na hita prawdopodobnie teraz i to obydwóch, więc nie ma wyjścia. No, ale ten, wracając. No to tak mam wrażenie, że Hiruzen po prostu zrobił to tak na odczepnego, że masz i nie zwracaj mi dupy. Że stworzeniem zewnętrznej organizacji. W sensie, to, że rób sobie korzeń, elo.
No i tak było, ale jeszcze w pierwszej serii rozwiązali go. Albo nie wiem, czy na początku Shippuden, chyba w pierwszej serii jeszcze został rozwiązany, ale dalej sobie w cieniu działali, nie? Jakby Hiruzen nakazał... Nie wiem, czy w pierwszej serii... Znaczy, widzieliśmy na pewno trochę rzezi, ale to nie była ta... Ale wiem chyba, o której mówisz sytuacji. To raczej było na początku Shippudena. To było wtedy, jak Yamato się pokazał. Jak Yamato się pokazał, ale... To Yamato na pewno w drugiej serii. Yamato nie był w ogóle w pierwszej. Znaczy, to były, mi się wydaje, retrospekcje. Yamato, jak był młody. To była pewnie nowelka, bo to nowelka była, jak on miał tam z Kakashim retrospekcje swoje. I wtedy właśnie, jak on się tam odnalazł i to wszystko się okazało, no to wtedy tak, Hiruzen nakazał rozwiązanie. Tak, Yamato jest na początku Shippudena pierwszy raz, 34 odcinek, więc to na pewno jest w drugiej serii. Właśnie na pewno Yamato nie ma w pierwszej. Czyli to chodzi o retrospekcję jakby z pierwszej serii, chodzi o czas, nie? Że to działo się tam, no to tak, jakby to on tak. Mały, młody, nie? No. Ale to się działo jakby, pokazano nam to w Shippudenie. No to ale dalej sobie działał jakby pod ziemią, co wiadome było. Pewnie Hiruzen jakby na logikę musiał o tym wiedzieć, że on działa sobie i tak po kryjomu, ale jak zwykle nic z tym nie zrobił. Tak. To jest... Pozwalał działać. W sensie, ale... samo stworzenie tej organizacji, no nie było takie jakby bardzo złe, nie? W sensie, założenie tego, że i tak musisz robić coś za plecami, jakby w sensie... Itachi się z tym zgadza na początku, w sensie jakby chciał nawet dołączyć do tego Anbu, żeby jakby z cienia chronić wioski. Tak, bo... Po zobaczeniu, po walce z korzeniem razem z Shisui. Były jakieś rzeczy, których nie mogli zrobić oficjalnie, nie? W sensie, tak, no tak. Wiecie... Zabijanie jakichś szpiegów, utrzymanie pokoju, nie? Wiadomo. Tak. Są rzeczy, które trzeba robić, nie wiem, właśnie zabijanie jakichś ludzi, którzy mają przydatne informacje, i jakby nie można uwierzyć na słowo, nie wyjawisz tych informacji, my cię nie zabijemy, bo ta Hiruzen by powiedział. Nie, mój synu, jakby ufam ci, wolę ognia, pokój. Ale już nawet, powiem ci tak, nawet już nie chodzi o samego Hiruzena, że on by tam uwierzył na słowo, tylko nie widzę też takiej, znaczy widzę taką możliwość, że Hiruzen powiedział, dobrze, rób to, wiesz, ale przekazuj te informacje mi nawet, bo to są ważne informacje, to są chroniące. Nawet nie wiem, czy wiesz, Hiruzen miał syna lub córkę w Anbu, którego nawet imienia nie znamy. Nie wiemy, czy to jaka płeć i w ogóle. I on jakby chciał te informacje, których nie mógł pozyskać tak po prostu. Więc to było okej. No nawet głupie taki przykład, to mi się przypominał od razu to, co mówiłeś z Byakuganem, że tam chcieli wykraść mu i tak dalej, nie? W sensie, co mówiłeś tam kilka podcastów wstecz, jak opowiedziałeś o klanie Hyuga, to... No. On taki korzeń tutaj się nadaje, mam wrażenie, idealnie, nie? W sensie, wiesz, oddajecie mu tam gościa z Byakuganem i zabijacie tych, którzy są przeciwnikami, a nie jest to oficjalna misja, więc w żadnej kartotece nie jest wpisane, że to jest, wiesz, siemano, to jest, tak, to ja Hiruzen przyklepałem, bo teraz wojna będzie. Powiesz, no bardzo, nie wiem, no. Ktoś was napadł. Bardzo możliwe, że było to konieczne. Jak wiemy, inne wioski nie miały korzenia Anbu, takiego jak wioska liścia, ale co robiły? Wynajmowały Akatsuki. I Akatsuki robiły te rzeczy, które robiło Black Anbu. Jak widzieliśmy, zabijanie jakichś konwojów, jak Itachi na przykład z Juzo Biwą robił. Jakby nie pytają, nic nie robią, po prostu wykonują zadania, które dostali od wioski. Ale wiesz, na przykład to... wioska chmur była częstym jakby zatrudnieniem. Czyli Onoki po prostu to robi. Też nie musi być tak, że... Korzeń własny. Korzeń to jest po prostu Anbu 2.0, mam wrażenie, tylko że bardziej restrykcyjny jest, nie? I w sensie. To takie podziemne, no. W sensie zależy, jak kto kieruje tym Anbu, bo równie dobrze możesz mieć Anbu gorsze niż korzeń, jeżeli będziesz miał Hokage takiego, wiesz, jak Danzo. To nie ma potrzeby. Ja trochę stawiam tak na równi Anbu i korzeń, bo to jest. Bardzo, bardzo podobna organizacja, z tą różnicą, że to jest bardziej surowe, wszystko jest pod Danzo, w Hokage nie ma nic do tego, nie? A z drugiej strony Anbu jest dokładnie odwrotne, w sensie Danzo nie ma nic do tego, wiesz, oni wszyscy są pod Hokage i tak dalej. Black Anbu było bardzo niehumanitarne, też wiemy, jakieś pieczęcie, mają pieczęcie na języku, które nie mogą złamać słowa, nie mogą powiedzieć tajemnic i Danzo może jakby ich na pstryknięcie palcem też zabić. Jest wiele takich rzeczy, które normalnie jakby są niehumanitarne, których by się nie dopuszczono w normalnym Anbu. Tak. Tak jak jakby te zabezpieczenia były lepsze i takie mniej ufne. Ale to było mega bezpieczne, nie? Tak, to było bardzo logiczne, wiesz. Jakieś w takich czasach, jakie były, jakieś czasach, które wybuchały, niedawno była druga wojna, trzecia wojna, no to jeżeli jakiś członek Anbu wyskoczyłby z jakimiś informacjami, które są bardzo ważne dla wioski, jakimiś zakazanymi technikami, wykradłby
i jakby przekazał wiosce przeciwnej, no to byłaby tragedia. Tak. I wiemy, w takiej sytuacji jest to bardzo niebezpieczne, a Black Anbu jakby uniemożliwiało im no to. No nie nawet. Może, albo i umierasz od razu, w sensie pewnie w tak. momencie, w którym mówisz to już nie zdążysz nie zdąży powiedzieć słowo, no. Tak. Albo powie słowo, albo nie zdąży go dokończyć nawet, wiesz, prawdopodobnie umrze. Też nie było tak, że on robił to przymusem, tylko ludzie się na to godzili w pewien sposób, nie? W sensie tam była na pewno retrospekcja z Shinem i Sajem. Że oni tam walczyli na śmierć i życie, jeden drugiemu musiał zabić, ale to też on im jakby kazał to zrobić, nie? Ale z drugiej strony oni już tak dołączyli do tego, no to trochę mogli się tego spodziewać, nie? Oni byli jakby od małego dziecka już uczeni, oni jakby też nie znali innej drogi. Oni po prostu byli tak wychowywani, jakby czyszczeni z uczuć. Tak. Jakby już mało mieli, to oczywiście też nie było niehumanitarne, jakby bardzo złe w takich normalnych oczach. Ale dla wioski, dla ogółu, dla ludzi normalnych, obywatelów, cywili, mogło się to okazać bardzo przydatne, tak. jakby dla ich bezpieczeństwa. Mm-hmm. I to jest właśnie taki troszeczkę problem wewnętrzny znowu. Tak. Metody, które są straszne, nikt by nie chciał być na miejscu tych ludzi, ale jednak ogół korzysta na cierpieniu innych. I teraz albo wszyscy mają przerąbane, albo tylko kilka osób. I co wybierzesz teraz? No właśnie, w sensie, żeby nikt jeżeli powie, nie zrozumiał źle, że my mówimy, ej, tutaj to tak będzie w tym odcinku. Robił świetnie. Nie, bo to jest takie, wiesz, to jest takie płytkie patrzenie, że coś jest złe albo coś jest dobre i tyle. To nie jest jakby, nie mówimy, że ani to jest złe, ani to jest dobre. Na pewno ma swoje złe bardzo strony i na pewno ma swoje bardzo dobre strony, nie? I po prostu. To po prostu nie jest czarno-białe, ani to, no dokładnie, ani to, ani to. Jakby to ma swoje plusy, to ma swoje minusy. Bo teraz jakby, wszystko musi być takie spolaryzowane. Albo coś jest dobre, albo coś jest złe, nie? No nie, po prostu. Jakby taka czysta dobroć jest bardzo często zła, jakby niekorzystna. Jakby właśnie tak jak mówiłem, Hirozen był za dobry na bycie Hokage. Dla tego samego człowieka, który jest właśnie dobry, nie? Widzę to na przykładzie zwykłych ludzi. Takich jak masz bardzo dobrego człowieka, to co robią inni? Wykorzystują go, po prostu. Tak. I w jaki sposób świat się zmienia, że on jest dobry. Po prostu on jest ruchany. Tak. Na każdym kroku, a inni korzystają. I to jest taki dokładnie problem. Dokładnie tak. Ja kiedyś miałem w swoim życiu coś takiego, że nie potrafiłem odmówić. Jak ktoś coś chciał, zawsze tak. I w pewnym momencie już mówię, no nie, bo później ja, nie, pożycz pieniądze, dobra, masz. A później, gdzie są? Where money? Nie? I ten, i tak czekam. Szła asertywność nazywa, co? W pewnym momencie mówię, dobra, elo, możesz mnie nie mówić, wyjebany mam. Ja jakby chcę mieć za co żyć, nie? Więc nie pożyczam, jelo, koniec. No bo takie zgadzanie się na wszystko, czeka dobroć, że bo muszę pomóc, bo coś, ktoś ma gorzej. No jakby to też nie jakby, wszystko zależy od ciebie, nie? W sensie... To jakby umówmy się, jakby każdy działał tak samo, jakby każdy był taki dobry, że każdy pomoże temu, ten ci odda, ten pomoże, jakby każdy się dobrze... Nie, takie coś nie istnieje. No. Takie coś nie istnieje, jakby ludzka natura nie jest taka, że każdy jest po prostu z góry dobry, albo jak ty będziesz dobry, to inny też będzie dobry. Tak. Także to jest na to szansa, że możesz pokazać, dać przykład, to jest nawet dobre, tak. Ale jakby mało efektywne. Efektywne czy efektowne? Efektowne, nieefektywne. Bardzo mało efektowne dla takiej osoby i to jest troszeczkę problem świata. Powiedział i ludzi, że no, źli mają tak. lepiej. Ile razy było tak, że jakaś osoba mówi do ciebie, słuchaj, potrzebuję ileś tam pieniędzy, bo bardzo mi są potrzebne na coś tam. A ty mówisz, no dobra, no szkoda go, to pożyczę. I nigdy tych pieniędzy nie odzyskujesz. To jakby to nie znaczy, mówisz, że ty dasz, dobry jesteś, powiedzmy, przynajmniej w tym aspekcie i to do ciebie wróci. Przynajmniej, wiesz, ta gotówka. Już mówię o takiej najbardziej trywialnej rzeczy, jaką są pieniądze, nie? Ale tak jest ze wszystkim. Przykład. No tak jest ze wszystkim, jakimiś prośbami, ze wszystkim. No. Niestety. Trzeba uważać, komu się pomaga i się poznawać i wiedzieć, kiedy odmówić, po prostu. Tak. To może przejdźmy sobie do... Bo to wszystko jest powiązane, dalej nie uciekamy od tego pierwszego punktu. Teraz jest pranie... Drugi temat to jest pranie mózgu przyrodniej matki Kabuto, czyli najpierw zwerbowanie jej jako szpiega pod przymusem, pod groźbą, ponieważ... Teraz zróbmy sobie coś. Ona była najlepsza i to była misja tylko dla niej. Mhm. Jakby tak jak powiedział, ona była najlepsza w tym swoim fachu, w szpiegowaniu i bardzo jej potrzebowali. I znowu, to było bardzo dobre dla wioski, ale... Ona ucierpiała na tym, bo zmusili ją w jakiś sposób, zagrozili jej, że musi to zrobić, albo z tego co pamiętam, to było sierociniec, nie dostanie pieniędzy, albo zostanie zamknięty. Mhm. Czyli jakby zmusili ją do tego.
I znowu, i teraz co się na końcu stało? Wyprali jej mózg w taki sposób, że nie wiedziała, kim jest Kabuto. Tak. I nasłali na siebie, aby się wspólnie zabili. Dlaczego? Ponieważ posiadali bardzo ważne informacje przez wypełnianie tej misji. Zrobili misję, wypełnili raport i teraz oni też posiadają te informacje. Teraz możemy zapytać, dlaczego Danzo nie założył im pieczęci. Tego nie wiem. Może mógł im założyć tą pieczęć, ale postanowił, że te informacje nigdy nie wyjdą na jaw i po prostu uciszy ich. I dla dobra wioski. Bo jest ta pieczęć na język. Oni nic nie mogą powiedzieć, ale co w momencie, gdy ich schwyta ktoś z Yamanaka i sobie wejdzie do mózgu? Chyba, że tam też jakąś pieczęć mieli, nie? Możliwe, że to jest ta pieczęć może tak działa, że to tak na logikę to jakby też powinien być zapieczętowany, ale pewnie ktoś zdolniejszy. Tak, ale oczywiście znajdzie się sposób, jakby trzeba było, nie? No, pewnie Sharingan łatwiutko. Sharingan tak. Pewnie łatwiutko, ale to Sharinganów nie były zbyt popularne w tamtym czasie. Już. Tak. W sumie za sprawą pana Danzo, do tego sobie dojdziemy wkrótce. I co o tym myślisz? Znowu to jest ta sytuacja ta sama. Wykorzystywanie, zabicie dwóch osób, dlatego żeby nie wyszły jakieś złe informacje, żeby wioska na tym nie ucierpiała. Czy teraz mamy takie coś? Czy możemy usprawiedliwiać wszystkie decyzje Danzo, że to było dobre, bo on się kierował dobrem ogółu? Jasne, że nie. Czy widzimy tu jakieś wyjście inne? Czy mamy jakoś... Oni mają te bardzo ważne informacje i one nie mogą wyjść na jaw. On im nie ufa. I nawet jak im ufa... Znaczy, ufanie ludziom jest błędem. W kwestii takiej, że ktoś może ucierpieć. Ale co innego mógł zrobić Danzo? Co innego mógł zrobić po prostu? Znaczy, oczywiście znajdą się scenariusze pewnie. W sensie ja nie mam gotowego rozwiązania. Tak, od razu mówię. Na szybko coś naprawdę ciężko wymyśleć. Na pewno widzieliśmy wiele sytuacji w Naruto, które wychodziły inne decyzje. W sumie głupsze decyzje i wychodziło dobrze. Tego znaczy, to ciężko powiedzieć. Na pewno Naruto coś by się znalazło. Datte Bajo i to załatwia sprawę, bo to jest takie jeżeli jeden to byłoby genjutsu. Potrzebne dla fabuły, no to tak by było. Tak. Tak możemy powiedzieć. Ale jeżeli tak patrzymy na to, próbując patrzeć na to logicznie, no to wiadomo. I teraz jakby nie możemy usprawiedliwiać wszystkich jego decyzji, albo dobro wioski, albo on chciał zostać Hokage, wszystkich zabić, bo on chciał, bo dobro wioski, on zniszczył wioskę, bo dobro wioski. Też troszeczkę nie powinienem z tym przesadzać. Nie, ale jednak jest taki malutki sęk, taki malutki powód do tego, że jakoś tam logiczne to było. Nie było dobre, nie było, znaczy było złe, jakby w kwestii moralności, ale jakąś tam logikę to posiadała ta decyzja. Bo teraz jest jeszcze kwestia taka, że oczywiście z perspektywy widza, z perspektywy takiej osoby, która to oglądała i było naprawdę szkoda i tego Kabuto i tej, nie pamiętam jak ona teraz się nazywała, to więc na pewno było szkoda, nie? Tylko z drugiej strony, ilu z was się przejmowało historią Kabuto zanim ją zobaczyła też, nie? W sensie to jest coś takiego, że to jest też kwestia tego, że my to widzimy z perspektywy widza, nie? Ale w świecie Naruto nikt o tym nie wie. To jest też takie... Oczywiście, że to nadal jest złe dla tych dwóch osób przynajmniej, nie? Ale to jest taka... To jest też takie zło nieświadome. I z drugiej strony można by powiedzieć, że a siema, jakby on tego nie zrobił, to by już wyszedł w jakiś inny sposób i wszystko by było pięknie i dobrze. Jasne, że tak. Wystarczy napisać inaczej scenariusz, ale stało się jakby. I to jest tak. To i tak jest złe, ale też ma znowu dobre skutki, nie? Dla całej wioski to jest dobre. I koniec końców, co się stało? Kabuto został jednym z największych wrogów i jednym z największych pionków, który przywrócił do życia Madarę Uchiha. Który był kluczowym do wszystkiego, do całego jakby zniewolenia tego świata do Infinity Tsukuyomi. Tak. Więc jakby znowu widzimy, decyzja jakby bardzo logiczna, jakby zła dla części osób, zła dla części osób by dobra, ale koniec końców pokazuje, że Danzo to śmieć. Tak, tak to pokazane było. I to jest jedna z wielu decyzji, nie? Ja mówiłem, bo tam nagrywałem kilka odcinków też o Danzo i o samym korzeniu też nagrywałem i tak dalej. I teraz... Co ja tam mówiłem, że te decyzje często krótkoterminowo, w sensie po prostu na tyle, ile on był w stanie przewidzieć, były dobre, ale zawsze ci się po drodze coś pieprzyło i się okazywało, że to było totalnie, totalnie złe, nie? W sensie ten wskaźnik
do tego, ile to dawało dla wioski, był nieporównywalnie mniejszy niż to, co się w ogóle wydarzyło dla na przykład całego świata, bo hej, Madara został wskrzeszony, nie? Więc no poszedł łańcuch wydarzeń taki zły, nie? Tak, taki łańcuch wydarzeń, który jest zły, tylko... ale jakby nie mógł tego przewidzieć, bo tam był zamieszany w to Orochimaru, który zdradził, który miał ich wykończyć, gdyby coś się stało nie tak, albo któregoś z nich, ale zdradził i jakby przygarnął Kabuto do siebie i naprowadził go przeciwko wiosce dla własnych celów. Więc tutaj znowu jakby w tym akurat to nie jest do końca wina Danzo, chociaż jakby wiesz, on zaufał Orochimaru w tej kwestii, a tym dwóm osobom jakby już nie zaufał. Tak. Nie, dużo jakby takich też nieścisłości jest. Dobra, ale teraz szczególnie takiej jeszcze... osobie jak Orochimaru, jak jeszcze go zna, wiesz, on taki co, jest. Co mnie naszło jeszcze, to to, że zobacz, jak chcieli pokazać negatywne konsekwencje niektórych działań Danzo, to jest spoko. Ale oczywiście od razu tu mówię, że ja z pamięci to mam, teraz mówię, więc nie mówię, że na pewno tak jest, ale ile jest sytuacji, gdzie dobre talk no jutsu Naruto spowodowało jakieś negatywne konsekwencje. Ktoś powie, ale to przecież było złego na dobrą stronę, jak to może coś złego przynieść? Oczywiście, że może. W sensie, no głupia sytuacja, jest to jakaś zła postać, zmienia się w dobrą. No i automatycznie, no dobra, skoro ja już mam takie dobre serduszko i bardziej ufam ludziom, to też może zostać wykorzystana. I teraz ja nie umiem sobie tak z głowy teraz wyciągnąć chociaż jednej takiej sytuacji, gdzie Naruto przekonał kogoś, że będziesz teraz dobry, ale to nie było takie dobre dla niego, nie? A teraz Danzo robi cokolwiek i wszystko jest źle. Nie? Pechowiec, przegryw. Tak. Niestety. Jakby, no tak jak mówiłeś, krótkoterminowo to naprawdę trzyma się kupy i te decyzje na ogół wioski są dobre, bo pomyślmy sobie teraz, ta misja tej Nuno, nie? Była bardzo ważna i prawdopodobnie zależały od tego losy wioski, jeżeli było tak ważne, że musieli ją do tego zmusić, a potem zabić. Więc jeżeli teraz nie istnieje Danzo, nie istnieje organizacja wewnętrzna, to kto to robi? Nikt tego nie robi. I co się potem dzieje? Może stać się, nie wiem, wojna. Może na przykład dużo gorzej, zginąć, no. Cywile mogą zginąć, może jakiś zamach na Hokage. I co by było wtedy? Możemy sobie też tak gdybać, bo przecież ktoś musiał to zrobić, jeżeli widzimy w anime, że tak było. Ta misja musiała zostać wypełniona, ona musiała ją zrobić, nie chciała tego, została zmuszona, miała bardzo ważne informacje, musiała według Danzo zginąć. Ciężko mamy to ocenić, bo teraz tylko nie wiemy, co to była za misja, nie mamy tych informacji, nie znamy jakby innych alternatyw, bardzo mało możemy z tą informacją jakby zrobić. Możemy sobie gdybać, no, to może daleko bardzo zajść. Historii, nie? Tak, jakby moglibyśmy tutaj aż fanfic napisać o tym, dlatego nie możemy się tak zagłębić, jednak tak jak mówimy, nie? Tak, ale ogółem to jest kwestia też tego, że widzisz, zaraz ludzie zaczną wypominać, że a, ale przecież jak jedna ta postać by zrobiła coś inaczej, to jakoś na nią się nie patrzy źle, bo a, tam inny wydźwięk ma, chociażby historia Itachiego cała, nie? W sensie, on robił złe rzeczy, a i tak jest odbierany bardzo pozytywnie, nie? To kwestia jest z tego, jak to zostało oczywiście pokazane, bo Danzo mógłby robić złe rzeczy i też być pozytywnie odbierany, ale tego nie zrobili. Tak, zauważcie sobie taki fakt, że na przykład byśmy zobaczyli, że Danzo płacze w kącie, że musi takie rzeczy robić, trzęsą mu się ręce, tak. Że on już nie wytrzymuje, ale on musi to robić, bo ktoś musi to zrobić. A jakbyśmy takie coś zobaczyli, to by nagle byśmy powiedzieli, o nie, on musi to robić, ale przykro mi, tak. Danzo, bo zaraz. Bo to jest kwestia wszystko tego, jak to zostanie dobrze sklejone, nie? Bo to znowu, wracamy do tego, że odbieramy nie wiesz, to jak... siądzie, nie? Ale to tak, zostało tak. Tak pokazane, żeby ten Danzo był zły, po prostu. I co? Tak, i widzisz Madarę, który też był zły, nawet był gorszy, w sensie dla całego świata, a hej, jest odbierany bardzo pozytywnie, nie? Jakby zabił jakby niezmierzone ilości ludzi na wojnie, tak, niezmierzone, tak. Może niezliczone ilości ludzi. Na... Jakby też chciał jakby zniewolić świat, koniec końców doprowadziłby nieświadomie do końca tego świata. Więc do zabicia wszystkich ludzi na świecie zamienieni w Yoidzetsu. Też niby decyzję miał jakby wiesz dobrą, jak Danzo chciał dobrze, ale koniec końców zabiłby cały świat, wszystkich, całą ziemię. Ale Madara jest spoko, jak uwielbiam, Madara jest lubię. Spoko. Itachi wybił przecież swoją całą rodzinę, ale słuchaj, kochasz brata, to jesteś git, tak? No, także to wszystko zależy to, jak zostanie to przekazane nam, bo
Można to pokazać, tak jak mówiłem, w kwestii tam, nie wiem, nie pamiętam jakiej, ulubiony antagonistów chyba, czy coś, że Itachi nie był moją nigdy ulubioną postacią, do momentu właśnie tego, jak tam zrobili kompletny odwrót tej postaci, że ona jest nagle dobrą, bo wtedy dla mnie był właśnie taki zły i w ogóle, i wiadomo, znowu się powtarzamy, że niektórzy to lubią, niektórzy tego nie lubią, nie już, nie gadajmy o tym jakoś za długo, po prostu... To jak zostanie nam to przedstawiane, tak my to odbieramy. Niektórzy się z tego wyłamią, oczywiście to nie jest tak, że każdy odbierze to tak samo, bo jakby każdy ma swoje przeżycia i tak dalej, rozmyślenia jakiekolwiek. Także to wszystko zależy, jak nam to przekażą. I oczywiście jest dużo takich obrońców Danzo i to też no jest dobre, nie? Bo wiesz... Jakby to też, wiesz, troszeczkę może to w politykę znowu wtrącone, nie? Jak ktoś ma takie... Nie wiem, może prawicowe, takie bardziej konserwatywne to się nazywa chyba. Ja się tak gówno znam. Ja też. Nie wiem, czy teraz dobrze ale mówię. Ale chyba tak. No to chyba jakby tak. Bardziej się utożsamia z tym Danzo. Takie twarde, żelazne zasady, idące taką full logikę. Jakby logika ponad dobro. Jakby tak, dobro no, reszty ponad jednostkę. Ja już jakby... to przedtem gdzieś tam mówiłem, że on jest moim zdaniem bardzo inspirowany na panu pewnym z wąsem, nie? Bo on też taki aż tak? Jakby... No, czemu nie? W sensie, zobacz, on też chciał wszystko, wszystkimi rządzić, najlepiej być jednym władcą, wtedy, wiesz, rządzisz takim strachem i raczej, znaczy oczywiście, że ktoś się może wyłamać, ale jest na to dużo mniejsza szansa, nie będzie wojen, bo hej, jest jeden władca, więc jak najwyżej jeden władca umrze, to będzie drugi władca, oczywiście to ma dziury w logice, ale... Ale co nie ma, nie? Mogłoby mieć takie odczucie, nie? Że jakby był sobie jeden władca, to przecież nie kłóciłby się z innym władcą. Znaczy, bo niby do czemu. Dyktatury dążył, tak? Tak? Powiedzmy sobie szczerze, bo taki mamy zapis Databooka też, że on dąży no. Do pokoju. On uważa, że pokój na świecie można osiągnąć poprzez połączenie wszystkich sił Shinobi, jakby zjednoczyć wszystkich, tak jak wiecie, zjednoczyć wszystkich i pod kontrolą jednej wioski, czyli Konohy. On będzie ją wtedy rządził. I wtedy wiadomo, nie wybuchnie wojna przeciwko samemu sobie. Po co tak. Ma to robić? Oczywiście będą pojawiać się pewnie jacyś buntownicy, jak to zawsze. Ale można, w takich się dzieje. Ale można je po cichu też wygaszać i w jakimś względnym pokoju może to jakby istnieć. Na pewno to by było jakby... robione przez strach, nie? W sensie to nie... Znaczy, nikt nie twierdzi, dyktatura też nie oznacza, że on wiesz, że zaraz zabijał każdego na ulicy tak, i każdy ma się go bić. On może być jakby uśmiechniętym, dobrym człowiekiem, pomagającym ludziom, ale jakby... być tym jedynym władcą i jego słowo jest ostateczne. Znaczy, wydaje mi się, żeby tą żelazną ręką bardziej te twarde zasady by prowadził, tak żeby ukrócać wszystko, co jest jakby wszystko by dusił w zarodku, tak? Jeżeli pokazałyby się jakieś tam negatywne opinie o nim, jakby, wiesz, rozszerzanie takiej propagandy przeciwko niemu, no to on by prawdopodobnie od razu to ukrócał po cichu za pomocą swoich ludzi. Od razu zabijał. Myk, nie ma, całej rodziny. No. Koniec. I taki pokaz. Że gadacie coś negatywnego, jeżeli chcecie coś, jeżeli macie coś przeciwko jego pokojowi i chcecie go zachwiać, no to pyk, nie żyjesz. Tak. I tak prawdopodobnie by było. To nie będzie w nim żyć po prostu. No, to jest nie taka jest po prostu czysta dyktatura, taka, no po pierwsze to wszystko brzmi fajnie, nie? Ale to wiadomo. Wszystko ma swoje plusy i minusy, nie? I zaraz ktoś o odmiennych poglądach powie, że to jest kompletnie złe, ale to też ma jakieś swoje plusy, no wiesz. Ja nie jestem za tym, nie? Jakby... Ja jestem taki chyba raczej bardziej neutralny, bo miałem kiedyś przemyślenia takie, że hej, to w sumie jakby ten pan z wąsem wygrał wojnę i by był sobie jeden władca, to nie byłoby się o czym spinać. Każdy miałby znaczy, wiesz, w teorii miał... trochę równo coś tam, w sensie każdy by w eurazach zarabiał, nie? Ale pan z wąsem może troszkę inaczej, wiesz. Nie mówię dokładnie o tym, tylko wiesz. Jeden ja kraj. Miałem wtedy mniej znacznie lat i gorsze, no... Bardziej naiwne, można powiedzieć, podejście. Ale tutaj są jakieś plusy, ale jednocześnie ja bym nie chciał, żeby komukolwiek się działa krzywda, bo po co, nie? W sensie, nie jestem typem człowieka, który przez przemoc miałby cokolwiek rozwiązywać, nie? No więc... taki świat byłby bardzo fajny, ale niestety my takiej tylko świadomości żyjemy, a na świecie w bardzo wielu miejscach dzieje się w tej chwili wojna. Tak. I jakby... Mamy 2021 rok, za nami wiele wojen i jakby ludzie nadal się tego nie nauczyli i jest ku temu jakiś powód, więc jakby ciężko bez tej przemocy, niestety. No ja ci powiem, że kurde, jest dużo osób mądrzejszych od nas, którzy mówią, że na przykład demokracja to nie jest
najlepsze, co mogło nas spotkać pod tym względem. W sensie to no, nie tak jest nie uważam. Najlepsze rozwiązanie, ale najlepsze. O tak, w sensie, że... Jest złe, ale najlepsze z najgorszych ci chodzi, tak? W sensie, to nie jest coś, co jest idealne, o tak można to nazwać, ale wymyśl coś lepszego, chociaż od tej demokracji, więc wiesz, nie? Znaczy, wiesz, dla mnie jeden człowiek, który rządzi, jest spoko, ale to jest o tyle ryzykowne, że ten człowiek musi być naprawdę jebanym fiveheadem, jebanym jakby dobrem samym w sobie, dobrym przywódcą i naprawdę musi się trafić na prawdziwy szef po prostu. To jest tak, ale to zaraz by było, że o, dobra, to teraz ja będę rządził całym światem, więc możemy zabić tego dobrego szefa. Gdyby do władzy tej jedynej doszła niepoprawna osoba, to by była tragedia, ale co w demokracji mi się nie podoba, bo jakby wiadomo, masa jest głupia. No. I masa łatwo manipulować. 80-letnimi babciami z prawami wyborczymi bardzo łatwo manipulować. I takie osoby wybierają ludzi, którzy tu rządzą sobie i się obławiają za free i mają wszystko mocno wypierdolone i tego w demokracji na pewno nie zmienimy. I wiesz, masa jest głupia, a indywidualności po prostu bywają inteligentne. No wiesz, to się sprawdza tylko w Naruto, chociaż demokracja w Naruto to nie powiedziałbym, że za bardzo istnieje, ale... Znaczy, demokracja jest umowna, tak w sensie, tak, wiesz. Tak, tam jest bardzo umowna demokracja w tym Naruto, tak samo, no hej, demokracja, wybierzmy pierwszego Hokage. No dobra, no to Hashirama wygrywa, bo obvious, nie? Drugi Hokage, brat, ten, nie zostało nam powiedziane, jak to zrobione było, ale demokracja, możemy... Jeszcze raz sobie to przypomnijmy, bo pierwszym Hokage Hashirama był od razu, bo stworzył wioskę. Tak. A drugim Hokage było takie zebranie, nie zebranie, tylko spotkanie między Hashiramą i Tobiramą. I to wtedy Tobirama powiedział Hashiramie, żeby się mylą, że od teraz... Wszystko będzie przychodzić demokratycznie, bo Hashirama chciał wybrać sam Madarę, nie? A Tobirama powiedział, no. Nie, to ma być demokratycznie. I ludzie wybrali drugiego Hashiramę, Tobiramę, Jezus Maria. Nie, ale to było jeszcze przed tym, jak Hashirama został Hokage. To Tobirama narzucił tą demokrację i dopiero wtedy został Hashirama. Tak, tak, dobra, bo Madara miał być pierwszym Hokage. Miał być pierwszym Hokage, a nie drugim. No tak, tak, no. Tak. No i wtedy, bo to była taka rozmowa, że Madara zostanie drugim Hokage, może, nie? Madara tak, powiedział, że nie zostanie, bo wiadomo, że wszyscy wybiorą Tobiramę, nie? Nikt się na to nie zgodzi, żeby on został Hokage, żeby Uchiha został. No, ale już, patrząc nie? dalej, nie? To tak. Co to za demokracja, w której trzeci zostaje po prostu wybrany? Siema, to ja teraz idę jako wabik, a ty zostajesz Hokage. Gdzie tu demokracja? Jedna osoba ma 100% głosów? Przypomnijmy, że ten, który nie narzekał, tylko nalegał na demokrację, że Hashirama tak. Nie może sobie wybrać Hokage, robi to samiutko. No, ale Hashirama to jest cwany lisek, nie? Ja nie lubię śmiecia. Tak samo jak Danzo i uważam, że to są równi sobie ludzie, ale no, jakby wydźwięk mamy troszeczkę lepszy od Tobiramy. Tak. Jednak, ale dla mnie kierują się bardzo podobną logiką, po prostu taką chytrą, dobrą, jakby w swoim umyśle mają swoją logikę, a reszty uważają po prostu za, niech tam gdzieś sobie będą z tyłu, ja tutaj podejmuję decyzję. I to są no dobra, tacy. Ale tak, tylko dla przypomnienia, nie? To masz, trzeci został wybrany po prostu tak o, czwarty w zasadzie też, bo co z demokracją, w której no, na kandydata był Orochimaru, powiedzmy, i był... Minato, ale Hiruzen powiedział, że dajcie tego Minato, bo mój uczeń, to on trochę w złą stronę idzie. To gdzie to demokracja? Kto to wybiera? Skoro i tak powiedział, to Hiruzen miał ostatnie słowo. Później, no Minato nie miał opcji za bardzo, ale piąta Hokage, no to też nie było demokracji, po prostu wybierali z kogo mieli, nie? No to starszy z nawioski, powiedzieli Jiraiya. Tak. Jiraiya powiedział nie. No Jiraiya powiedział, no to Tsunade. Poszli pod Tsunade. Tak. Siema Tsunade, chodź. No i tam nie było, w sensie to miała być... Ale to tak w ogóle nie zostało nam przedstawione. Ale, tylko powiedzmy sobie szczerze, nie widzieliśmy tam demokracji żadnej sytuacji, tylko powiedziano nam, że jest. I to tyle. No, powiedziano nam, że takie coś jest w Naruto i tyle. Wiesz, tak samo, wiesz, w Boruto jest 5 Kage, oni decydują i nikt nie ma nic do rzeczy, nie? I te samo ci Hokage jakby nie są wybierani przez lud, chociaż Naruto pewnie zostałby wybrany. Naruto mógłby, no akurat. Tak samo Kakashi mógłby, nie? Tak. Tak. Ale pewnie został, bo nie było jakby lepszego kandydata na tamtą chwilę. Mm-hmm. Był takim, tak jak mówiliśmy, przeczekającym na Naruto. No dobra, czyli omówiliśmy o praniu mózgu, tak? Skąd poszliśmy? Dobra, no to nie za daleko doszliśmy, wiesz. To może sobie trzeci punkt zaczepmy, czyli zamieszanie w śmierć Yahiko, czyli przymierze z Hanzo.
To był lider wioski. Znaczy, Deszczu nawet, i to była trzecia wielka wojna. On też ich trochę zbejtował. To też Danzo znowu wytarli sobie nim ręce, bo Danzo też zmanipulował Hanzo. To nie było tak, że on się z nim na początku umówił. No oczywiście finalnie można powiedzieć, że się z nim umówił, ale on go zrobił w chuja po prostu. Bo... Znaczy Hanzo też się bał. Hanzo się bał, że oni są takimi rewolucjonistami, w sumie byli, że oni mogą przejąć kontrolę nad wioską. Tak. Mogą przejąć kontrolę władzy, mogą mu odebrać władzę. On tego nie chciał. Ale Danzo, tak, podchwycił Danzo wykorzystał troszeczkę. Tak, wykorzystał to, ale znowu, dlaczego Danzo to zrobił? Może wiesz, dlaczego Danzo to zrobił? Po to, żeby wzmocnić pozycję swojej wioski, nie? Już nawet nie chodzi o swoją pozycję, chociaż też później z Hanzo chciał po to, ale on zrobił to po to, żeby wzmocnić pozycję wioski. Zrozummy tę sytuację właśnie. On sprzymierza się z jedną z największych wiosek, z najsilniejszych w tamtym czasie, z wioską Deszczu, z jednym z najsilniejszych ówczesnych czasów Shinobi, z Hanzo, ma z nim przymierze. Czyli wioska jest jakby już nikt może, plus, nikt nie tknie teraz. Dopiero wojna się skończyła. Następna wojna może być bardzo tragiczna w skutkach, jeżeli jakaś wioska odłączona od trzeciej wojny nagle przyłączy się do tego, bo dopiero wojna się skończyła, to wiesz. Tak. I teraz, jeżeli mają sojusz, no to jakby są wiele, wiele bezpieczniejsi. Mm-hmm. I tu jest punkt. No. I co w oczach całego świata, co w oczach całej Konohy zmienia poświęcenie jakiegoś randoma? Dla nas to jest postać znowu, znana. Szkoda nam jej, nie? Ale w oczach całego świata to jest jeden człowiek. I zaraz mi ktoś powie, no ale jeden człowiek jest tyle samo. Ale dostaliśmy... No dobra, ja rozumiem to wszystko. Ja wiem, też nie byłbym za to, żeby go zabijał. Ale widzisz, po prostu... Dla całego jakby kraju, wioski, no to było bardzo dobre posunięcie. Tak, było bardzo bezpieczne dla tych cywilów, jakby, którzy są niewinni. Tysiące, może więcej nawet ludzi będą mieli zapewniony pokój przez to, że jedna osoba zginęła. I teraz wiadomo, to jest złe, ale kurde, to jest bardzo, wiesz... Niemoralny. Ciężki jest temat. Ja przed chwilą mówię, bo nie będę gadał, że jedno życie jest więcej warte niż 1000, coś tam ten. Dla mnie jest, po prostu. Co ja będę gadał tutaj, co będę się spinał, żeby... Dobra, jeżeli mamy wybrać, jeżeli mamy wybrać 10 tysięcy ludzi, śmierć, tylko ktoś nas pyta, jakiś psychopata, wysadza bombę, mówi 10 tysięcy ludzi, czy jedna osoba? I wybierasz... Od razu tu wtrącę, bo zaraz znowu może się ktoś znaleźć, że no dobra, ale jeżeli ta jedna osoba to byłby twój bliski, to ja bym poświęcił pewnie 10 tysięcy. Ja od razu mówię, nie będę tu się spinał. Nie o taką ilość mi chodzi, ale jeżeli mam... Chciałem tak powiedzieć, że wiesz, 10 tysięcy osób albo twoja matka, ale się powstrzymałem. Tak, no, ale no to już zależy jak kto patrzy, nie? Ale w oczach po prostu typa, no jest tak, 10 tysięcy moich mieszkańców albo totalny random, nie? Tak, no to... Tak. Ja nie wiem, jakbym musiał wybierać, jak jest ten wagonik, że jedną osobę przejeżdżasz albo pięć, to robisz déjà vu i przejeżdżasz sześć. A tak to wygląda i tyle. Ale nie, no to dla mnie tutaj nie ma żadnego wyboru, po prostu. Rozwalasz tą jedną i tyle. I tu znowu chodzi o ten wydźwięk. Przed tym zdarzeniem widzimy pięć smutnych, przesmutnych odcinków o strasznym życiu Yahiko, jego dobru, jego planach na pokój, o tym, że wybraniec, że Jiraiya go uczył, że on jest kochany i najlepszy i najmilszy, a tutaj dzieje się takie coś. Jeżeli byśmy teraz mieli z drugiej strony, że całą historię od strony Danzo, że on właśnie chce tym pomóc tym mieszkańcom, żeby mieli spokój i tak dalej, jakby powiedzmy, dlaczego Danzo to zrobił? Jakby, czy to było egoistyczne? Danzo, jakby nikt o tym nie wiedział, że on to zrobił. Trochę... Teraz możemy powiedzieć, że Danzo był egoistą. Trochę był, bo on chciał tego Hanzo później tak, wiesz, wykorzystać właśnie, żeby też wzmocnić swoją pozycję, żeby siebie wepchnąć na stołek, no tak, ale... To racja, no. To ale miał w tym interes, z drugiej strony to zrobił trochę taką decyzję 50-50, trochę dla siebie, ale dużo też dla wioski zrobił, nie? Znaczy no rzeczywiście tutaj troszeczkę to psuje, że jednak miał z tym jakby... Przy okazji, może teraz nie wiadomo, znaczy, co nawet przy nie okazji. Przy okazji, to raczej było celowe. Przy okazji trochę było dobro wioski, tak. czy ale jednak było to dobro wioski. I niestety taki mamy wydźwięk, że Yahiko był dla nas teraz ważny, było ważną postacią, przez to, że on zginął znowu łańcuch wydarzeń, których nie dało się przewidzieć. Nie ma takiej opcji, nie ma takiego nadczłowieka, ani osoby z Sharinganem i Rinneganem, żeby przewidzieć taki długi łańcuch wydarzeń. No hej, Rinnegan to w ogóle wtedy był u Nagato jako
My widzieliśmy jako pierwszy Rinnegan, nie widzieliśmy, że zobaczymy w ogóle jakiś kolejny Rinnegan. Były po prostu legendy, że kiedyś istniał Hagoromo. To skąd Danzo miał wiedzieć, że typ ma Rinnegana, nie? Też skąd miał wiedzieć, że jakiś Obito z Uchichów przeżyje i będzie nim manipulował i stworzy Akatsuki i zaraz będą szukać bestii. No to jest za dużo tego, żeby ten... No to jest takie... Troszeczkę znowu pewnie zabrzmi tak... Ja zawsze jak mówię o Danzo w jakimś odcinku, robiłem ze dwa albo trzy, no to potem piszą, że odcinek wybielania Danzo. Tak. A to nie jest wybielania Danzo, tylko... Ja mówię o faktach, które ja widzę swoim okiem. Dla mnie takie rzeczy są fakty i dla mnie to jest najprostsza logika. To nie jest jakby dobra logika. Nie wiem, bo tam każdy pewnie się swoją, jakąś tam swoją logikę ma. Ale no dla mnie to jest najprostsze. I no, tak jak mówiłeś, pociąg 6-3-1. Tak. I prosto, i koniec, idziemy dalej. No, i tyle, no w sensie, ale to też, żeby nie było tak, że o, ale my teraz lubimy Danzo. Nie, w sensie ja bo nie znamy... nadal mam go za śmiecia, no. Tak, my nie znamy jakby... innego wyjścia. Może mógł coś zrobić, żeby Yahiko nie zginął i jakoś przymierze zawrzeć. Może nie z takim chujem jak Danzo, a z inną wioską. Mógł? Nie wiemy tego. Może mógł. Mm-hmm. Może jakby to nie był Danzo, który jakby idzie po prostej linii oporu, taką właśnie kierującą się prostą logiką. Jakby, wiesz, nie brudzący sobie rączek i tak dalej. Nie musi się zbytnio starać, żeby osiągać bardzo wiele. Tak. Małym kosztem osiąga dobro dla wioski, ale powiedzmy na tym miejscu jest Naruto, to prawdopodobnie i każdy by tam żył, jeszcze Hanzo z Yahiko pewnie by jeszcze pili browara razem, tam ramen zjedli, a Naruto około nich. I czy taka osoba w prawdziwym świecie mogłaby się znaleźć, która by znalazła rozwiązanie? Prawdopodobnie może, prawdopodobnie tak, znalazłaby się taka osoba, która zawarła, albo znalazłaby sposób, albo zawarła pokój z kim innym, żeby ta wioska miała lepiej. Ale jeżeli to już się stało, to oceniamy tą sytuację, żebyśmy zostali dobrze zrozumieni, że nie mówimy, o, Danzo zrobił tak, ale no on musiał tak zrobić, nie wiemy, ale już to zostało zrobione, jakaś tam logika była, Danzo jest chujem, ale ma jakieś logikę w tym, jakaś tam logika jest w tym. Od razu mi się przypomina, bo to co robimy jest trochę takim właśnie nie wybielaniem, tylko mam wrażenie trochę tłumaczeniem, bo może kiedyś oglądałem fajny wywiad Jordana Petersona, znowu nigdy nie wiem, czy to jest Peterson, czy Peterson, ale chyba Peterson, jak znaczy nawet nie był wywiad, tylko jakiś tam, nie wiem, on tam był jakimś profesorem, czy coś, to wykładał. No, wykład. Tak, wykład taki, że on to odpowiadał bodajże na jakieś niedawne wydarzenia, że jakiś tam goście wpadli bodajże do kościoła i po prostu wystrzelali ludzi i wszyscy takie, o Boże, jak to się stało? I mówi, wszyscy dokładnie wiecie, jak to się stało i dlaczego to się stało, ale nikt o tym nie chce mówić, nie? Bo to po co, jak lepiej sobie pod dywan to zamieść i tyle, nie? W sensie... Każdy domyśla się, może nikt nie chce stanąć nie tyle w obronie, co pokazać, dlaczego tak się stało, chociażby dlatego, żeby wyciągnąć z tego wnioski, że tak nie powinno się robić, nie? I on tam po prostu wytłumaczył to wszystko, mówisz, gość był gnojony i tak dalej, w psychice to mu się po prostu pomieszało wszystko i z jakichś tam powodów stało się tak, jak się stało. No i tak samo jest z Danzo, chociaż to jest, wiesz, może wyolbrzymienie, bo to jest tylko napisana postać i na pewno Kishimoto to nie jest takim mastermindem, żeby wszystko idealnie uzasadnić i tak dalej, no bo to nie jest. Ale my to możemy zrobić. Tak, ale jak już chcecie tłumaczyć, że można zrobić to inaczej, to my możemy równie dobrze wytłumaczyć to, jak my to widzimy swoimi oczami, dlaczego właśnie to zrobił, nie? I znowu w przypadku tym wychodzi na to, że zrobił dobrze dla wioski, znowu niehumanitarnie, a to, że pokazano nam 5 odcinków z Yahiko i dosłownie zero argumentów, dlaczego ten Danzo zrobił to tak dobrze, w sensie ze swojej perspektywy, czyli perspektywa jednej osoby została nam w ogóle nie pokazana, a drugiej, o Boże, ja jestem super dobry i chcę dobrze, no to trochę jest takie, wiesz, nie fair i znowu to jest takie, wytłumaczmy sobie tym to Danzo, po prostu. Nie wiemy, jak powstało Akatsuki, to zróbmy tak, że to Danzo wina, nie? Tak, cały łańcuch. I to troszeczkę już w tym momencie dla mnie, to już były retrospekcje chyba po Jirai, tam Nagato to opowiadał, no to już było dla mnie to troszeczkę kroczek za daleko. W sensie, znowu Danzo, znowu jego wina, tak. No kurde, znowu taki pech, że taki łańcuch wydarzeń, że to chyba jakaś reinkarnacja, nie wiem, jakiegoś pechowca największego na świecie, jak te reinkarnacje istnieją. No. Przegrywa, reinkarnacja Obito, a nie, to już Danzo.
Za szybko, no za szybko. Tak mi, o, przegryw dla ciebie Obito, a Obito też by z tobą pogadał chętnie. Nie, to... ja się śmieję, że to jest przegryw w takim znaczeniu, że wiesz, że sobie ten... ja tak się zaśmieszkowałem, bo ja zrobiłem kiedyś odcinek Obito, przegryw, który jest lubiany. Wiesz co? Wyświetlił mi się dzisiaj w polecanym. Tak, chodziło mi bardziej o to, że przegryw w takim znaczeniu, że... ja tutaj jestem zakochany w typiarze, która mnie friendzonuje i zaczynam się dogadywać z swoim ziomem, więc akurat umrę. W sensie o to mi chodzi, że to jest taki przegryw. Tak, wszystko co robił, to się nie udało i było bardzo tragiczne dla niego w skutkach. I dostał, był traktowany jak ściera po prostu na wojnie, już po tym pokonaniu jego i pogodzeniu się ze swoim losem, to już w ogóle taki był szmacony, że to... A to inny temat na inny podcast, a teraz może... numer czwarty, czyli tak idziemy w miarę chronologicznie, czyli podejrzewanie ucichów za incydent z Kuramą, czyli zaraz po ataku Obito. I jakby normalne to jest, tak? Kto może, ktoś tak stary, znający ucichów i przeróżne moce, tak doświadczony, wie, że ktoś kiedyś taki istniał jak Uchiha Madara i potrafił kontrolować Kuramę i nie ma żadnych informacji o tym, że ktokolwiek może nagle sobie tego lisa kontrolować. Także no chyba, że Hashirama, ale to też chyba wiemy, że nie żyje. Tak, i tylko ma styl drewna. Także prosta dedukcja. Musi to być, musi ktoś być z Uchiha. Nie ma innej opcji. I na dodatek jakby ci Uchiha od dawna mają napięku z wioską. Cały czas tam jakoś obserwowani są. Jakby cały czas jakieś informacje przychodzą, że Uchiha są się wyrwać i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to jest bardzo logiczne, że oni zostaną podejrzani o to. I jakby on cały czas dążył... Danzo był pierwszym tym, który odsuwał ich od centrum wioski po to, żeby znaleźli się w dobrym miejscu do obserwowania, co oczywiście im się nie podobało, bo oni to widzieli. Fugaku bardzo dobrze to widział przynajmniej. Wszystkie wieże. Oni oczywiście mieli swoje zebrania, swoje rozmowy, także oni byli taką społecznością. Prawdopodobnie każdy o wszystkim wiedział i mieli po prostu dość ucisku wioski, takiej powiedzmy z ich strony dyskryminacji, podejrzeń. Jakby ja się tutaj dwóm stronom nie dziwię, kiedyś o tym gadaliśmy. Ani tym się nie dziwię, ale kto tutaj zawinił? A powiedzmy znowu, nic nie zostało jakby tak naprawdę zrobione. Obito, ale tak naprawdę w tej sytuacji, jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o podejrzewaniu ucichów za incydent z Kuramą, tak jak powiedzieliśmy, nie? Nie o tych rzeczach, że on to zrobił, bo ich nienawidził czy coś. Nie o tym mówię. Mówię tylko o tym punkcie, nie? To ani Uchiha, ani Danzo nie zawinił, tylko właśnie Obito. Bo tak, to jakby... Sami Uchiha, którzy w tamtym czasie żyli, oni nie odpowiadają za to, co się działo kiedyś, nie? I równocześnie Danzo miał dosłownie, no nie wiem, dowody to może za dużo powiedziane, ale no nie mogło być inaczej na tamtą logikę patrząc wtedy, nie? W sensie na wszystko, co wiedzą, to po prostu było 100% Uchiha, nie? Tak, więc No więc po prostu moim zdaniem tutaj ani Uchiha nie zawinili. Mówię cały czas tylko o tym samym podejrzewaniu, nie o tym, jak się kto zachował, tylko o podejrzewaniu. I tak samo Danzo. Tak, ale powiedzmy, przypomnijmy sobie, że Danzo to była dobra sytuacja. Możliwe, że czekał nawet na takie coś. Dla niego to było dobre, bo on od dawna chciał się pozbyć tych Uchichów. Zresztą nie on jedyny, tylko jego kochany mistrz również chętnie by ich wszystkich wypierdolił z tej wioski. Bo byli zagrożeniem. Wiedzieli, jak ich moc się przebudza, wiedzieli, że jest ryzyko, w którym nagle ktoś oszaleje jak Madara i nagle będzie zagrożeniem na skalę światową, a teraz nie będzie takiej osoby jak Hashirama, który powstrzymałby taką osobę. Przynajmniej w tym momencie tego nie ma. Więc dla niego to była iskierka, o, to nie tylko oni prawdopodobnie to zrobili, ale to jest dobry moment, żeby pozbyć się zagrożenia dla wioski. Znowu pozbędziemy się tysiąca, żeby uratować resztę. W jego mniemaniu tak było. Pewnie oprócz tego był przekonany, że to oni stoją za tym. I miał rację, bo to był jeden z Uchichów w końcu, nie? Ale podejrzenia były słuszne, tak? Podejrzenia były słuszne i nie możemy mieć do tego pretensji, więc od razu przejdźmy sobie do pośredniego tematu, czyli doprowadzenie do wymordowania klanu Uchiha. I teraz powiedzmy sobie szczerze, nie jest on jedyną osobą, która jest zamieszana w doprowadzenie do wymordowania, tylko między innymi są to sami Uchiha, którzy sami doprowadzili do tego wymordowania, którzy sami dążyli do wojny z wioską. I niestety skończyło się jak skończyło, ale Danzo oczywiście robił wszystko, żeby do tego pojednania nie doszło, bo dla niego to była idealna okazja, żeby w końcu się ich pozbyć, tak jak mówiłem, żeby w końcu znikli, bo dla niego są zagrożeniem i możliwe, że słusznie. Dobra, ale co mi tutaj Tobiramę wierzesz tam przed chwilą? Tobirama od początku tak samo nie ufał tym ucichom w rozmowach z Hashiramą. O tym tak, tak, no ale...
Tak, gadaliśmy o tym, ale wiesz, jego z rozmowa Hashirama łatwo wywnioskować, że on by chętnie tych ucichów wszystkich wypierdolił z wioski. No nie, bardziej Madarę. Dla niego Madara to był tylko jeden... Tak samo, jak patrz, my w Edo Tensei się obudzili, tak? No. I Madara, i co powiedział Tobirama do Hashiramy? Że ucicha to wrodzone zło i nie można im ufać. Że wiesz, że w końcu znowu wyrośnie taki drugi Madara. To są wszystko jego słowa, nie Danzo. I no dobra. I on, ja bym Madara się był dla niego tylko jednym z kilku. Że on wiedział, że w końcu nadejdzie taki moment i nadszedł? Nadszedł. Był Obito? Był Obito. No i dobra, znowu tylko taki moment, w którym... różnica jest taka, że to co myślisz i traktujesz ich bezpiecznie, w sensie tak, żeby ci nie zrobili krzywdy i innym, to jest jedno, ale on jakby... Tobirama sam nie dążył do tego, żeby rozwalić cały klan Uchiha. Nie miał takiego powodu. Nie miał takiego tylko powodu. Żeby trzymać ich z daleka od tego, żeby chłopy rozrabiali tam, nie? Danzo wręcz przeciwnie. W sensie on tutaj na większą skalę, typu to wybijmy ich i na pewno nie będzie problemu, tak? Ale okej. Okay. Ale Danzo miał ku temu powody, Tobirama nie. Jak nie miał? No kurde, napierdalał się przez całe życie z Uchihami, którzy... Tak, ale no dobra, tu sędziu też się napierdalali. No tak. No i jakby, no i pogodzili się. Madara odszedł, Madara zginął. I teraz żyją w pokoju. Nie ma powodu, żeby zabijać Uchichów i żeby ich wymordować. A Danzo jaki ma powód? Taki, że Uchiha Kuramę sobie do wioski sprowadzili. W jego oczach im miał rację, bo to musieli być Uchiha. I no tak. Cała wioska mogła zostać zniszczona, gdyby nie poświęcenie Minato. I zostałaby zniszczona. Więc to ma jakby... Ja teraz, to jest dla mnie prosta logika, najprostsza kurwa na świecie. To zamieniamy Tobirama z Danzo, Tobirama również robi to samo. Morduje wszystkich Uchichów dla dobra wioski. Nie wiem. Dla mnie to jest 100%. To są te same osoby, tylko po prostu w innych sytuacjach. Tobirama nie był takim człowiekiem miłości, wola ognia, siła, miłość, przyjaźń. Jasne, że nie. W sensie to był człowiek on to szerzył, ale... Szerzył? No, nie wiem u kogo, tak. Nie wiem gdzie. On szerzył to, było mówione, że on w sumie, to bardziej on niż Hashirama uczył ludzi w wiosce, żeby nie traktowali, powiedzmy, Uchiha jako Uchiha to mój ziom, a ci z mieszkańców to tacy ziomeczki, nie? Tylko żeby każdy z mieszkańców traktował się jak rodzina. Nie, że tylko najbliższą, tylko całość. To bardziej już właśnie nawet pod Tobiramy jest... nie wiem, dla mnie to... No tak, ja to czytałem. To Hashirama to jest taki... researchowałem. A Hashirama narzucił bardziej taki, o, siła, wszyscy jesteśmy dobrzy, nie? Znaczy, rozumiem, no mógł, oczywiście, że nawet powinien to robić. Nie mówię, że on jest zły, bo jak mówię, nie miał powodu do tego. Uchiha się zachowali dobrze, jakby odtrącili Madarę, tak samo jak Madara powiedział, że Uchiha nie chce za nim podążyć i tak dalej. Jakby, no, zero powodu do tego, żeby Uchiha w tamtym momencie byli źli. I wiele, wiele, wiele lat nic się nie działo takiego złego. Byli tam kontrolowani jakoś, coś tam, żyli sobie, mieli tą policyjną swoją tą misję i nagle dzieje się takie coś, że Uchiha wprowadza Kuramę i teraz to jest ogromne zagrożenie, to może stać się znowu. To może, jeżeli zrobili raz, to może stać się znowu. No dobra, ale ja oczywiście pod Danzo bym się podpisał, ale pod Tobiramą bym się nie podpisał. Nie. Dobra, to Biramo zrobimy osobny podcast. A mieliśmy robić, także spoko, w sumie mieliśmy. Nie, ja tak samo nie lubię Tobiramy, to dla mnie to jest ta sama szkoła, tylko inne sytuacje. Ale to jest dłuższy dobra. Temat. Ja tu mam całe opisane 200 tysięcy słów, także spokojnie zrobimy. Dobra, to ja mam 3000 i zobaczymy. Dobra, ale w każdym razie to doprowadzenie do wymordowania klanu Uchiha przez Danzo, to jak przedtem mówiliśmy, że wiele decyzji były dobrych dla wioski, tak ta... Trochę. W sensie to jest dużo mniejsza skala niż... To jest bardzo bolesne. No, wiesz, morderstwo już, nie wiem, no jak mówiliśmy, dzieci, starców, bezbronnych, cywili w twojej własnej wiosce, z którymi się żyje w pokoju przez lata. I tutaj też, widzisz, to jest... Powiedzmy, on tylko zabija ryzyko w tym momencie, nie? On zabija ryzyko. Zabija zagrożenia. Tak, on zabił ryzyko, ale nie jakby niepewnej sytuacji. On właśnie zabił ryzyko. Nie jakby pozbawił się zagrożenia, tylko jest ryzyko takie, że Uchiha znowu to zrobią, że coś tam się stanie i zabijamy ich. No i z drugiej strony jest jeszcze to coś takiego, że on też trochę dla siebie to zrobił, nie? W sensie już nawet nie chodzi o to, że wybije sobie Uchichów, ale hej, Sharingany sobie mogę ogarnąć teraz, bardzo łatwo, leży ich na pęczki. Tak. O tym też mamy temat zaraz właśnie. Będzie to kolejny punkt nasz.
No. Znaczy, to możemy od razu do niego podejść, no. Bo mówiliśmy sobie dużo już, nie wiem, czy musimy tak dużo mówić o tym wymordowaniu, tak. Że jest cały w sumie podcast o tym, tak. Chyba. Właśnie, tam też mówiliśmy dużo o Tobiramie, myślę, że to no, się dużo powtórzyło. I to się pewnie jeszcze powtórzy, za jak będzie Tobiram, bo to jest bardzo, bardzo rozległy tak, temat. Tak, łączy, no. Więc oko, to jest jego wina i znowu to jest bardzo kontrowersyjna decyzja. Możliwe, że wioska mogła zostać uratowana. Ucicha zachowali się tragicznie, jako społeczność chciała zrobić zamach na wioskę. Hiruzen nie zrobił nic, Danzo zrobił przynajmniej coś. Tak. I stało się, jak się stało. I teraz punkt szósty. Wszczepienie sobie oczu ucichów. Czyli zabranie tych oczu, żeby stać się silniejszy. Czyli widzimy, że jakby znowu w jego decyzji jakiś interesik był. Chciał się stać no. silniejszy. Możliwe po to właśnie, żeby zostać tym filarem wioski i ją chronić, nie? Ale jak widzieliśmy, jego siła, no może przez ten podeszły wiek, ale jak widzieliśmy, Hiruzen pokazał, że podeszły wiek, czy tam Jiraiya, że nie przeszkadza aż tak bardzo. No to nie pokazał się z dobrej strony, bo Sasuke go po prostu zmiażdżył. Zmiażdżył go po prostu w swojej najlepszej kondycji, najlepszej formie. Tak, ale to znowu, moim zdaniem, tak w tej walce, tak Danzo został czasami bardzo opluty, bo on tam sporo pokazał też, nie? Fajnych rzeczy, ten Danzo. Takich, Sasuke miał problem. Ale czasami to było, wiesz, takie to było biedne, że jego śmierć była biedna. Tak, jakbyś, nie wiem, wziął randoma po prostu i kunajem go zabił, on się z drugiej strony pokaże, bo użyje kolejnego Sharingana i to było takie, niektóre z jego tych śmierci były naprawdę biedne, ale w niektórych rzeczach naprawdę też sporo pokazał, nie? No, to wyglądało jak w grze, kiedy jesteś tankiem, masz 10 tysięcy HP, wpierdalasz się wszystkich ludzi i masz wyrąbane, bo i tak masz dużo HP, tam ileś tam żyć. I kontra człowiek, który ma jedno życie i bardzo na nie uważa. I on był taki, który jakby, nie wiem, machnie Susano, bum, plaskacz i rozwalił się na ścianie. Złapie go ręką, no nikt tak nie ginie, Tak. A Danzo jest, Danzo ma komórki Hashiramy w miarę działające. Danzo ma Sharingany na całym ciele, aż ja wiem, co znaczy Sharingan. Oczywiście on nie był ucichą, nie wiem, jak do końca powiedzieć. No, ucichą. I jakby te Sharingany nie mogły działać dobrze. Ale nagle Kakashi sobie mógł zrobić nagle perfect Susano, nie musząc się go w ogóle, więc... Jednak da się. I jego siła tam rzeczywiście została troszeczkę spłaszczona potężnie. No dobra, ale wracając do szczepienia, to tutaj nie widzę takich, wiesz, znaczy no są jakieś tam dobre aspekty, ale to są bardzo takie małe, że w sensie jak on się stanie silniejszy, to wiosce będzie, wiesz, lepiej, w sensie takim, nie? Albo nie marnujmy już tych Sharinganów, nie? To już wezmę sobie. Ale to już jest kolejne tłumaczenie jego. Dużo egoizmu. Tak, to już dużo egoizmu w tym było. Szczególnie, że on czekał tylko na te Sharingany. Ta wioska, to nie było takie przy okazji, mi się wydaje, tylko on zacierał rączki o te Sharingany. I niestety, no i aż dziwi fakt, że Orochimaru sobie ich nie wziął, tak bardzo, bardzo ich pragnący i zakochany w nich. A to jest napęczki pod nosem. Braku logiki w Orochimaru. Tak, napęczki ich miał pod nosem. Danzo miał pod nosem, w tamtym momencie Danzo miał Nahita prawdopodobnie ze swoją siłą Orochimaru. No. I wiedział, musiał wiedzieć o tym, że Danzo ma te oczy. W końcu z nim pracował wiele, wiele razy jeszcze po masakrze Uchiha. I jako nigdy się tym nie zainteresował, no to jak mówiliśmy, no jest dużo troszeczkę nie tych... nieścisłości w ich historii, no. Tak, bo tak, jakby miało to zostać wyjaśnione, jakby tak Naruto miał zrobić dla czegoś, to by oczywiście zostało napisane backstory na 30 odcinków, ale po co tłumaczyć postać, która ma być odbierana jak śmieć, nie? Także tak to wygląda, ale... Jest pokazane tak, jak po prostu chcieli, żeby nam pokazano to. No, jest taka osoba, na którą skupiamy swoją nienawiść, która ginie i mówimy jest. Chociaż, po jego śmierci pokazano nam nawet takie zakrawające o smutek, ze smutną muzyczką przynajmniej backstory, w której on chciał zawsze dorównać Hiruzenowi i liczy się dobrem wioski i na końcu detonuje się mówiąc, że w imię dobra wioski i teraz pochłonę cię ze sobą, czy coś takiego. Coś było w tym stylu. I takie, wiesz, takie patriotyczne słowa wymawia w chwili śmierci, że zginie za wioskę. Mm-hmm. Więc znowu takie mamy troszeczkę, że no ja tam miałem to troszeczkę takie, że troszeczkę w sumie szkoda, szczególnie, że Sasuke dla mnie był, szczególnie chciałem, żeby Sasuke akurat wtedy dostał plaskacze i zniknął, był tak bardzo irytujący, znaczy ja mimo tego, że Sasuke rozumiałem. Nie lubiłem, nie? Nigdy za bardzo, więc to była znowu kolejna walka, która była mi tak trochę obojętna, bo nie lubiłem ani jednej, ani drugiej strony, nikomu nie kibicowałem za bardzo, ale to w sumie tak było, spoko, Danzo se umarł, to kit. W sumie. No to mówię, może powiedzmy sobie o jednej, właśnie co do Orochimaru plus Danzo, czyli ich eksperymenty na dzieciach w celu pozyskania komórek Hashiramy.
I teraz tylko znowu to samo. Dobro tak. dla wioski, ale znowu ma tym sobie swój interes, czyli znowu ulepszenie siebie. Jakby Znowu jest to niehumanitarne bardzo, nie? O, to już jest jakby przegięcie pały prawdopodobnie, tak. bo to jest eksperyment na naprawdę niewinnych noworodkach, gdzieś, nie wiem, wykradzionych, gdzieś tam, nie wiem, poza wioską, w jakichś małych farmach, jakieś, nie wiem, zabijanie rodzin, nie wiadomo jak to robili. Na pewno jakby niezbyt ciekawy sposób. I jakby zabijanie ich, jakby traktowanie jak szczury laboratoryjne. No. Po prostu prawdziwe, normalne dzieci, niewinne. I czemu to robili? Żeby pozyskać komórki Hashiramy, które rzeczywiście są bardzo ważne, bo nie tylko są potężne, mają potężne właściwości lecznicze. Tak jak mówiłem, prawdopodobnie dzięki tym eksperymentom Naruto ma teraz rękę na przykład w Boruto, albo tak. wiele jakby musi to pomagać w medycynie bardzo. Wielu ludzi prawdopodobnie tak, na tym skorzystało, ale jakby nie jest to ciekawe, w sensie w jakim sposobie to się stało. I znowu właśnie ten Danzo miał swój udział niestety w tym. Jak nie udział, tylko interesik. Interesik był, bo to jest coś o tyle zabawnego, że to się dzieje też w świecie realnym, nie? Tylko w sensie teraz bardziej ludzie pilnują o tym, żeby to było na szczurach, bo szczurów nam nie szkoda, a nie na ludziach. To co wiemy, to wiemy, wiesz. Ta. Ja się domyślam, że w różnych zakątkach świata takie rzeczy się dzieją. Na pewno, ale znowu, to jest coś, co... No, chyba komórki z Hashiramy moglibyśmy trochę porównać do takich leków, nie? W sensie na... Jakby taki lek na raka, nie? Tak. Lek na wszystko, bo komórki Hashiramy są do wszystkiego. Jakby, wiecie, dodatkowy punkt. Jesteśmy po ataku Kuramy. Co może zapanować nad Kuramą? Jakby komórki Hashiramy. Więc... powstał Minato. Nie Minato, tylko Yamato, tak. który był bardzo kluczowy w całym, już teraz mówiliśmy, w całym koncepcie tego Naruto. Mm-hmm. I to też bardzo, jest taki plot hole, że on się pojawił tak późno, nie? Że Naruto nie potrafi kontrolować tego Kuramę, on może to robić, a nagle on się pojawia dopiero w Shippudenie. Tak. Zamiast go kontrolować, jakby 24, on powinien być strażnikiem jego 24/7 przypisany. No tak. Od pierwszego odcinka. Od jego urodzenia. I gdzie on był? A wiemy, że już nie był w ukorzeniu. Kilka osób zostało stworzonych przecież. No, Sai też został przedstawiony po prostu, bo Sasuke nie było i nie było koło tam Sai. Tak, no. No to jeszcze go zrozumiem, że go nie pokazano. Ale to, że nie pokazał się Yamato, a musiał być i był tak bardzo ważny i potrzebny, a jakby pracował przy Hiruzenie. To mnie śmieszy. Bo Danzo, czyli Yamato bardzo wcześnie, już jeszcze jako dziecko dołączył do Anbu, już był tym dobrym, nie? Tak. Z Kakashim, z Kakashi mu pomógł i zostali tymi dobrymi. I on był normalnym Anbu, nie w korzeniu. Mm-hmm. I teraz, gdzie ten Yamato? Co on robi? Misję z czymś takim jak taką pieczęcią, którą może zatrzymać ogniastą bestię? No mówię ci, on powinien z nim spać od pierwszych narodzin. No to była taka postać stworzona, o kurde, w sumie mam fajny pomysł i to robimy. Tak, w sumie, ale spoko, jakby no... Mówię, to nie jest historia, która jest napisana, wiesz, od deski do deski od razu, tylko to było dopisywane, więc to jest gdyby tak. Gdyby była taka, no to byłaby gorsza, wiadomo, jakby wiedział, że to będzie plot hole, pewnie wiedział, że to jest plot hole, ale musiał to zrobić, bo dla niego ta historia wtedy byłaby lepsza, no i rzeczywiście to było dobre. Tak, jakby dobrze, że zrobił tą postać, ja to mimo tego, że... Fajny jest, spoko jest. Jest bardzo, bardzo, bardzo fajną postacią, szczególnie ten jego cały, ratował ten nudny ark z Namoście, ogólnie razem z Sanem. Dobra, i co do tych eksperymentach, to tak jak mówię, to już się dzieje na pewno w naszym świecie, nie mam wątpliwości, to jest raz. Druga sprawa, że takie właśnie komórki Hashiramy to taki lek i oczywiście, że można wykorzystać lek do czegoś dobrego i do czegoś złego, jak dosłownie, no wszystko to może źle podziane, ale bardzo dużo rzeczy można... dobrze wykorzystać i źle wykorzystać, nie? Przykładowo broń do samoobrony albo do zabójstwa, no. Tak, no nóż możesz smarować nim masło, a możesz kogoś zabić, hej. No także, tak wiesz, jest naprawdę masa takich rzeczy i nie wiem, jakie były tutaj domyślam się, jakie były intencje Danzo. Po prostu wzmocnić siebie. Przy okazji zrobił coś dobrego dla wioski, nie? Takie są moim zdaniem intencje. Nie, że robimy eksperymenty na dzieciach, żeby każdy mógł mieć takie komórki Hashiramy i każdemu będzie się żyło lepiej, tylko ja sobie zrobię rękę, ja będę OP i w ogóle, nie? I to jest tragiczna decyzja. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, czy po cichu zezwolić Danzo, ja jestem, powiedzmy, stów się na tym, jesteś Hokage.
i wiesz, że Danzo robi eksperymenty na dzieciach w celu uzyskania komórek Hashiramy i wiesz, że komórki Hashiramy mogą tak o ujarzmić Kuramę, dzięki czemu wioska będzie bezpieczna. Na dodatek wioska zyska ogromną siłę, bo będą mieli najsilniejszą bestię pod swoją kontrolą, więc będzie bardzo bezpieczna. Na dodatek uzyskasz lek na raka, tak zwanego. Jakby no. Komórki Hashiramy, protezy, siła, moc, tak. Wszystko. I przymykasz oko na taki eksperyment na dzieciach? Czy powiesz, nie, to za duża cena? Znaczy, takie, Jezu, łatwo tak mówić, jak nie jesteś takiej... Nie musisz naprawdę podejmować takiej decyzji, nie? Tak, musielibyśmy mieć taką perspektywę. Siedzisz normalnie w fotelu Hokage, masz wszystko wokół, wszystko to widzisz. Jakby tak ciężko powiedzieć na fotelu od komputera, kiedy my sobie takie coś robimy. Ja tak na pierwszy rzut oka powiem, że nie, dla mnie to jakby za ciężka decyzja jakby do podjęcia. Znaczy ja w ogóle nie nadawałbym się na żadnego Hokage. Ja już to mówiłem, ja za bardzo się stresuję rzeczami, nie? Żeby podejmować takie, które mają wpływ na hejt całej świata albo przynajmniej na całą wioskę, nie? To nie jest takie... Fajne. Ja myślę, że bym chciał, ale krótko bym pożył prawdopodobnie. Żebym szybko samobójstwo wypełnił. No, albo. Byłbym gotowy na podjęcie mocnych decyzji, takich twardych, ale myślę, że zjadłoby mnie to. Konsekwencje będzie zjadły, nie? W sensie takie, że tak. O Boże, co teraz się dzieje? Ja też, ja mam bym takie... Wiedziałbym, że to jest dobre, że tak musi być, ale bym kurwa zaciskał zęby. Tak mi się wydaje, że pewnie... szybko bym skończył. Ja z drugiej strony jestem w stanie powiedzieć, że pewnie bym powiedział nie, bo zauważyłem u siebie bardzo wiele razy, że ja najpierw mówię, a później, wiesz, myślę. I czasami chciałem się nauczyć czegoś takiego, że będę... Nie wiem, czy o tym nie mówiłem. Że najpierw sobie przemyślę, co chcę powiedzieć, dopiero to powiem, ale to wyglądało, jakbym był jakiś upośledzony, że ktoś mnie o coś pyta, a ja 3 sekundy stoję i tak... No nie wiem, może tak, nie? I w sensie to by mogło być, że no nie fajne, nie jestem podasz mi solniczkę, który... a ja się zastanawiam, kurde, czy to dobra decyzja? No dobra, to... podam ci. Tak. Ty, to się tak na ciebie patrzy teraz, co jest? Efekt motyla. Głupia sytuacja, w sensie to nie jest tak poważne, jak ja o tym teraz powiedziałem, ale na przykład wczoraj sobie grałem, nie? W Isaaca. I w Isaacu jest coś takiego, że... hej, mogę sobie zawsze to zatrzymać, ale lecę na pełnej. I ile razy miałem coś takiego, że tam się wybiera albo jedną, albo drugą ścieżkę. I miałem iść tą jedną ścieżkę, ale z przyzwyczajenia poszedłem w drugą i dosłownie w momencie, kiedy już nie mogłem tego cofnąć, czyli sekundę za później mówię, ja pierdolę, jaki debil, nie? To wiesz, co ci polecam? Co? No mów dalej. No ale to już taka prawie koniec historii i ja tak mam milion razy, nie? Że to jest dosłownie o sekunda za późno. Podejmę tą decyzję i się okazuje, że wystarczyło się zatrzymać na sekundę i powiedzieć, ej, jednak nie tu. No a mi się wydaje, że jakbym polecił ci i wydaje mi się, że bardzo dobrym takim treningiem do podejmowania decyzji przed i szybkością podejmowania tych decyzji są granie w szachy. Jakby tam często tak jest, że grasz z przyzwyczajenia, robisz jakiś ruch, a potem mówisz, o kurwa, co ja zrobiłem, o Jezu, czemu nie pomyślałem, o Jezu, czemu nie zauważyłem. I to jest takie coś, i tam naprawdę można sobie takie nawyki zobaczyć. Najpierw się rozejrzysz, najpierw pomyślisz o konsekwencjach, najpierw zobaczysz, kto co może ci zrobić, a potem dopiero ruszysz. Więc jeżeli chcesz potrenować o takich, wiesz, nie tylko szybkość reakcji i szybkość podejmowania decyzji, ale też właśnie ten nawyk najpierw zastanowienia się szybkiego, a potem dopiero ruchu. I ja widzę też, jaki to jest ogromny problem, że ja mówię, haha, jestem pewny siebie, teraz tutaj, sekundę po dzień, ja pierdolę, co ja zrobiłem, wystawiłem Hetmana na przykład, Jezus, czemu nie pomyślałem? I tak się robi, powtarza się to cały czas. Wiem, mówię sobie, jola, teraz popatrzę, pomyślę, robię to. I znowu. I to jest bardzo, bardzo trudne i no, polecam. Tak. Znaczy, pogrywałem w szachy, nawet, nie wiem, z pół roku temu. Tak taki boom był pół roku temu w sumie. Pogrywałem. Ale... bo Gambit się obejrzało, to się zaczęło. Tak, no to od grudnia taki boom się mocny zaczął chyba. Tak, to pogrywałem, ci powiem. W aplikacji jak grałem, to czasami wygrywałem, czasami nie. A później się to zanikło, bo jak grałem z bratem mojej Natalki, to zawsze przegrywał, więc przestało mu się podobać to granie w szachy, bo nie wygrał. No nie, tak. Wygrał raz, jak byłem na mocnym kacu, czy tam jeszcze napalony byłem, to wygrał. To na necie najlepiej. No, wiesz, ale... Na jakiejś tam stronie trzy zaboliczys. Tak. Znaczy, no, szachy są spoko, na pewno. Tylko, że trzeba siąść do tego, nie? A to już jest już trudniejsze. Dobra,
O czym my tam? A, o tych komórkach Hashiramy. No to nie wiem, czy wszystko powiedzieliśmy chyba. Po prostu to było coś, jeszcze... co przypadkiem stało się dobre. Tak. Przypadkiem stało się dobre i to jest naprawdę już taka decyzja jakby... Ciężka. Bardzo ciężka. Taka jakby... Trzeba mieć naprawdę mocno nerwy, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Tak. Ja bym na pierwszy rzut powiedział, że nie ma takiej mowy nawet. Tak. Ale wiadomo, leży perspektywa. My teraz siedząc na fotelu możemy powiedzieć, tak. Nie no, szkoda mi dzieci. Przecież nie poślę dzieci, żeby umarł. Nie powiem tego, że ktoś ma zabijać dzieci, żeby może zostały stworzone komórki, żeby może kogoś uratowały. Nie. Ja bym tak nie powiedział. Ale jeżeli byłbym gdzie indziej w innym świecie, w takim uniwersum powiedzmy, patrząc na to, możliwe, że nie miałbym wyjścia, albo możliwe, że zgodziłbym się na to, nie wiem. I nie możemy tego powiedzieć tak wprost. No, tragicznie trudne. Historia wikingów, nie? W sensie, a teraz każdy odbiera wikingów jako taki, wiesz, o, kocury, walka, cały czas i tak dalej. No tylko, że widzisz, to nie tak, że oni chcieli się cały czas napierdzielać, oni po prostu musieli, bo mieli tak trudne warunki, że musieli zacząć pływać gdzieś na wody, odkrywać nowe landy i po landy, prostu no. Rabować je, żeby po prostu jakoś przeżyć, nawet już nie chodzi, żebyśmy byli bogaci, tylko żeby po prostu żyć, mieć okazję, nie? Znaleźć żyzną glebę, żeby mieć co jeść i no, tak dalej. Zakładam, że jak zawsze, czyli dwie perspektywy, pewnie byli tacy źli i byli tacy dobrzy, którzy robili to, żeby przeżyć i robili tacy, którzy się wzbogacili, tacy piraci wikingowi. No. Pewnie to tak było, bo też oni mieli tam jakąś, wiesz, swoją kulturę, że walka o Dynię, mój wojowniku, zginę w walce i nie, tak dalej. Nie dowiemy się tego, niestety, bardzo bym chciał, ale nie dowiemy się, kiedy to powstało i czy to nie było właśnie coś takiego ala dopisanie sobie tej religii, żeby mieć jakieś wytłumaczenie, dlaczego my to robimy już, chociaż na dłuższą metę czy coś. Nie? Tak działa religia zazwyczaj, tak. Wytłumaczenie tego, co się jakby... Wytłumaczenie jakby swoich uczynków, nie? Tak. Zawsze to jest to samo. Ale też nie będziemy na religię wskakiwać, bo zdemocyzują nas. Zdemocyzują, ale i zbanują. Tak, polityka, religia, my Jan podcast Paweł II, temu. Hitler. A tam polityka, przestańcie. My w tym odcinku, hej. Nie znając się totalnie o polityce. Tak. Oglądając śmieszne memy z Korwinem i to tyle, co mam wspólnego z polityką. Ale dla mnie się to podoba, że ja się nie... Że robię to świadomie, że... Nie czytam ani nie chcę wchodzić w świat polityki, bo ja wolę mieć jakby właśnie tą swoją prostą logikę i niektórzy powiedzą, że to błędne i że to głupie. Że powinniśmy się za kimś... Na pewno jest w tym część racji. W sensie ja ci powiem, że to nie jest tak, że my mamy na pewno najlepsze możliwe Każdy w swojej decyzje, opinii ma najlepsze. Bo w teorii też jesteśmy pierni, co też już mówiliśmy nieraz, jest to negatywne, nie? Ja po prostu też nie chcę się pakować. Szkoda mi czasu, nerwów, stresu, którego już mam trochę nawet za dużo teraz ostatnio, także ja też jestem bardzo, bardzo bierny w tym przypadku. Dla mnie świat polityki wygląda jeden wielki burdel i wiele właśnie nerwów i to jest wchodzenie w ludzi, tak jak mówiłem, masa kojarzy mi się po prostu z czystą głupotą i jak walka z wiatrakami, jakby dyskusja. Z taką masą, która jest przekonana o swojej racji, jest taka męcząca. No, wszystko jest teraz, tak jak mówiliśmy, spolaryzowane, nie? Że jesteś po lewej stronie, nie? To prawi ci nienawidzą na pewno, nie? Już po prostu bijecie się. A nie ma tak, że zazwyczaj tak nie ma. Mało osób ma coś takiego, że no dobra, ale ci po prawej stronie też mają trochę racji w tym czy w tym. Tylko jest bojkot, jesteś zły i oni to samo na ciebie, nie? I to już haha, Korwin, haha. Tak. Haha, Hitler, bo powiedział Hitler, tak. Ale ja. Nie no, prawica to w ogóle. W lewakach to samo jest, tam Biedroń, haha. Tak. No i to jest właśnie to. Ja dlatego nie chcę stawać po jednej ani drugiej stronie. Jedni mają trochę racji, drudzy mają trochę racji. Ja się brzydzę dwoma stronami po prostu, takimi skrajnymi. Może pewnie istnieją ludzie pewnie, którzy stają sobie tam... teraz ja mówię o swoich, nie? Bo pewnie teraz powiem, że lepsi są ludzie, którzy troszkę tak myślą, troszkę tak. Tak. No pewnie nie no. Na pewno jesteś w którąś stronę bardziej. Ja na przykład na pewno jestem też w którąś stronę bardziej, ale nie jestem w stanie powiedzieć po której. Też nie jestem w stanie powiedzieć. Prędzej ludzie, którzy w tym siedzą, powiedzą jaki jestem niż ja sam. Tak, wiesz, musielibyśmy zrobić podcast z pytaniami o polityce, byśmy odpowiadali, wtedy by nas ocenili. Są jakieś takie testy, ale to mnie nie interesuje. Są takie testy, no. No. Tak, dlatego już nie ten. No to może przejdźmy sobie do ostatniego punktu prawdopodobnie, czyli mówiliśmy sobie troszeczkę o tym ostatnio. Czyli chyba najsłuszniejsza decyzja, przynajmniej nie wiem, chyba w twojej ocenie, tak jak ostatnio mówiłeś, czyli zabicie żabki,
która miała przysłać Naruto po prostu na pożarcie Paina, który w tamtym momencie nie miał logicznego prawa wygrać z Painem i nie wygrał z nim, bo przypomnijmy sobie, był w jego ocenie sam Pain powiedział, że to była wycięczająca walka z Jiraią. Dodatkowo użył Shiryu Tensei na całą wioskę, przez co mu krew poleciała z nosa, był wycięczony, wymagało to ogromnej ilości czakry i Konan powiedziała, żeby się tak nie forcował, bo już jest, bo stracił ogromne ilości czakry. Na dodatek Naruto po tym wszystkim został zeszmacony, pokonany, przybity jak Jezus, tylko nie do krzyża, tylko do ziemi. Tak. I kto mu sprawił problemy? Kurama. Kiedy Naruto go pokonał? Jak było już po wszystkim, jak już Pain stał ledwo na nogach po wojnie, po walce z Kuramą. I wtedy dopiero Naruto rzucił Rasengana i swojego klona. Zaznaczmy czyli, jeszcze. Czy wygrał Naruto? Dla mnie on po prostu nie miał najmniejszej szansy, a Tsunade zginęło tyle ludzi, a ona chciała mu gadać na tacy. Tak, ale jeszcze zaznaczmy, że nie dość, że wygrał dzięki Kuramie. W sensie, no to wydarzyło się, żeby nie było, a gdyby nie miał Kuramie. Nie o to chodzi. Tylko zobaczmy, jak ciężko było Naruto wygrać z Painem po takim czasie, a on miał zostać przywrócony tam, czy tam przyzwany z powrotem dużo wcześniej, zanim nauczył się trybu mędrca, więc... Dlatego Tsunade nie mogła wiedzieć, co on teraz potrafi. Nie wiedział jakby... miałby dużo mniejszą siłę, a pomimo tej siły i tak w pewnym momencie, można powiedzieć, przegrał. Oczywiście wygrał, nie? To zaklepujemy. Czy powinien, czy nie, to już nieważne. Chodzi o to, że wciągnęłaby go dużo szybciej, nie? Więc miałby mniejszą siłę. Pain tym samym miałby więcej mocy, bo to by po prostu odłożyło się w czasie, w sensie tak, że mógłby się szybciej skupić na Naruto, który był słabszy, tak? A nie był wycieńczony walką z wszystkimi innymi. Oczywiście można powiedzieć, że wtedy wszyscy naraz by się zeszli i tak dalej i by mogli walczyć. No tak, coś tam mogliby pokazać, jasne, ale Czekaj, Sage Mode bodajże daje 10-krotność mocy, no to Naruto byłby 10 razy słabszy. Po prostu. No to wyobrażasz tego sobie, przegrał, że wygrywa? Nadal. Tak, i mimo tego nadal dostał i to taki potężny pierdol. Tak, mimo tak, tego wszystko, tak. Mimo tego, że zdał jego umiejętności. I teraz wszystko, znowu ktoś powie, a to żabkę mógł schować, czy cokolwiek. No tak, w sensie nie mówię, że zabicie jej było najlepszą decyzją. W sensie niedopuszczenie jej w jakikolwiek sposób do tego, żeby Naruto wrócił, było jak najbardziej stuprocentowo dobrą decyzją. Mówię tylko o tej żabie, nie? A dla mnie takie gadanie, już tą żabkę, nie? No, on się nie pierdolił w tańcu, co miał wziąć ją do klatki, schować w piwnicy, wziąć dwóch anbu, uważajcie na tą żabkę, bo ona za dużo wie. Na to się nigdy nie pierdolił, czy to z człowiekiem, czy to z dzieckiem i ktoś uważa, że on żabki nie zabije. Tak. On się nie pierdolił, używa pieczęci czy tam coś tam, żeby się teleportować, boom, kunajem, nie ma. I tyle, i nie ma żabki, nie że będzie ją teraz ganiał po tym całym burzie Hokage, bo to dla mnie to jest normalne. Dokładnie, w sensie to jest była jedyna, nie dziwi mnie jego decyzja i ona... Mówię tylko o tej decyzji, bo zaraz ktoś wyskoczy, no dobra, ale on nie uczestniczył w obronie wioski, no to już było naprawdę, to jest znowu taka polaryzacja, bo to, że zabił zatrzymanie anbu, nie? Było bardzo dobrą decyzją, ale z drugiej strony kompletnie złą było niepomaganie. Wiadomo, że on to zrobił dla siebie, żeby Tsunade zdechła, to on wskoczy na jej miejsce, co było sprytnym zagraniem, a z drugiej strony pokazuje, jakim władcą był, tak? Hej, no to teraz zostanie Hokage, który ma bronić moich ziomków z wioski, ale w ogóle im nie pomogę, nie? To jest... Jakby bardzo dobrze wtedy widać, że dla niego jednostka nie znaczy nic. Dla niego człowiek nie znaczy nic. Dla mnie człowiek jest śmieciem, on tylko liczy na społeczność, którą on będzie rządził. Czy to ta generacja, czy następna? Tak. Nieważne. Nieważne, on będzie rządził i on zaprowadzi pokój. A czy... jakby człowiek, który stoi obok, jako pojedynczy, mogę cię zapierdolić. I ma czy to będzie 100 tysięcy, które teraz żyje, a ja pomogę i może się jakoś wysławię, zostanę tym Hokage? A może w sumie większe szanse są, jak zginie 60%, będę walczył tam, czyli będę władał tylko 40 tysiącami osób, ale hej, będę Hokage, tak? W sensie... Tak, i wszystko odbuduje i wtedy będzie pokój i to mała cena za wiele lat pokoju, nie? I tak sobie to tłumaczy, znowu takie tłumaczenie tym i łatwo możemy stwierdzić, że to już troszeczkę przegięcie pały i to zachodzi za daleko. Wtedy właśnie już tak klarownie możemy zobaczyć, że właśnie ci ludzie dla niego nic nie znaczą. Nie chce im pomóc, on nie jest tym dobrym. On nie jest tak dobrym. On chce dojść do władzy i do pokoju. Może ma dobre te... chęci. Chęci. No. Ale jakby wykonanie tego i dojście do tego było
niepoprawną metodą. Jakby myślę, że ten sposób pokoju nie zaprowadzisz. Jakby tak. Traktując ludzi jak totalnych śmieciów. Mhm. To zawsze się wyłamie takim, wtedy. To nie... Myślę, że całkiem dobrym hukage mogłoby być po prostu połączenie tego Danzo i Hiruzena, w sensie tej dobroci. I tutaj mamy właśnie Boruto, którym mamy Naruto, czyli tak, który jest Hiruzenem i bardzo naiwny, który wprost, Shikamaru mówi wprost do Naruto i do Saya, że Naruto jest naiwny, z czymś się nie zgadza i tyle. No tak jak mówiłem, jest to idealne połączenie dla mnie. Jest tam Sai, jest tam Sakura, jest tam Naruto i wszyscy bez tych zasranych Koharu i tego drugiego, i tych dziadów, nie? Starszych z tej wioski, którzy się wtrącali, a praktycznie nie wiem po co oni tam byli, tylko jakby to przytakiwali Danzo, takie pieski Danzo, to tam każdy ma jakby swoją opinię, takie są wyważone osoby, są inteligentne osoby i są dobre osoby. I jest też Sasuke, który też podejmuje decyzje, który ma też swój udział w decyzjach. No, to wygląda tak, jak powinno wyglądać w tej chwili. Tak. Ze strony politycznej, z mojego punktu widzenia w Boruto. No, ja tak właśnie, sobie pomyślę, że jedyną taką opcją, w sensie takim samym przykładem był Hashirama Tobirama, chociaż wiem, że nie lubisz tego Tobiramy, to on tak stopował tego brata swojego. No tak. I tak. Też rozbudowali dzięki temu bardzo wioskę, nie? Nie tylko takim, ja mam dobre serduszko, więc oddam wioskę w ręce Madary. Też nie we wszystkim bym się zgodził z tym, co właśnie zrobił Tobirama, bo chociażby było coś takiego, że Hashirama chciał wyrównać siłę wszystkich wiosek, więc dali bestię i w ogóle chciał im dać je za free. I Tobirama powiedział, że hej, ale gdzie za free? To chociaż wziął za to jakiś hajs, że tak powiem, nie? Czy jakieś tam dobra, powiedzmy. Co i tak było głupią decyzją po prostu, z perspektywy... Nie, rozdawanie broni nuklearnej to chyba, nie wiem, chyba top 1 debilnych decyzji. Tak. To właśnie chyba ta. Macie tu broni nuklearne, które będą problemem potem całego świata. Macie. Jestem najpotężniejszym człowiekiem na świecie i mogę to kontrolować? Nie, macie. Wy tam chuj wiesz, czy to jesteście silni, czy możecie to kontrolować. Wiem, że jesteście 20 tysięcy razy słabsi ode mnie? Macie broń nuklearną. Tak. Taki debil. To było bardzo, bardzo, bardzo głupie, nie? Nie widzę pozytywnego odzewu tej nie, to źle jest. Nie widzę pozytywów w tej decyzji, o tak. Nie da się. No nie wiem, załóżmy pokój, kochajmy się wszyscy. Macie każdy broń śmiertelną, mogącą zniszczyć każdą z wiosek. Żeby było porówno. Najwyżej wszyscy się rozpierdolimy. Ale razem, ale ważne, że razem. Wspólnota. Tak. To jest dobroć i piękno dobroci. No tak to było z Hashiramą, tak to było z Hiruzenem, tak to właśnie jest Hiruzen miał tego Danzo, ale oni jakby się bardzo tak... Jeden robił swoje, drugi robił swoje, oni nic nie robili takiego razem, nie? W sensie, tak mówisz, Naruto ma Shikamaru, powiedzmy, który powie nie i chuj, tak Danzo powiedział nie i chuj, ale zrobi sobie coś swojego, nie? W sensie on nawet nie powiedział nie i chuj, tylko powiedział, to jest głupia decyzja i poszedł do siebie, zrobił swoje rzeczy. Tak, bo to było takie coś, że Hiruzen tak czy inaczej zrobił swoje i ten zrobił tak swoje, nie? Tak. A Naruto to są takie jakby konsultacje. Jeżeli Shikamaru coś tam powie i się, oni się na to wszyscy zgodzą, to okej, a jeżeli się nie zgodzą, to będą jakby dalej dyskutować i jakby dopóki nie dojdą do porozumienia, to Shikamaru sobie nie wyjdzie i nie powie czegoś tam, nie? I to jest właśnie ta różnica, w której oni się po prostu jakby wprowadzili to w zły sposób. Tak się nie prowadzi wioski, jakby za zamkniętymi drzwiami każdy sobie robi co chce. Tak. Tsunade miała tak, że ona tu już w ogóle był ten totalitaryzm, nie? Ona robiła sobie co chciała pod tym względem, nie? Tak, to była taka cudowna demokracja była, że po prostu jeżeli dziadki coś powiedzą, to za szmaty. Tak, jeżeli się ze mną zgadzają, spoko, jeżeli się nie zgadzają, to jeb, za szmaty. Użyję siły. Tak. To nie powiedziałbym, nawet to jest nie pogada z nimi. To jest właśnie względem tej decyzji o żabce. Ona powiedziała, że Naruto ma wrócić, a starzy mówią, nie no, chyba jesteś popierdolona. Ona, co? Bum! On wraca, rozumiecie? Dobra, wraca. On jest najlepszy! To on mi pokazał, jak być dobrą Hokage! Z niego sobie nie poradzimy! Fajnie, dokładnie. Dzięki, naprawdę, super. On już nie jest dzieckiem. U Kakashiego tak nie wiedzieliśmy, bo po prostu nie znamy praktycznie nic, co Kakashi by zrobił za Hokage, nie? Tak, ale wcześniej tak powiedzieliśmy, że jednak... Czyli, on się na przestrzeni troszeczkę serii zmieniał. Na początku serii pierwszej widzieliśmy, że on jest takim twardym, takim prawdopodobnie takim tym najtwardszym, że nie odpuści, jeżeli trzeba, to zrobi, ale tam z czasem, tak bardzo miękł mi się wydaje w oczach, ale wydaje mi się, że jednak jeżeli do czegoś tam doszło, to właśnie, jednak wydaje mi się, że on jest na tyle inteligentny, że
ta decyzja nie byłaby najgorsza, chociaż nie miał zbyt dużo okazji. Nie? Nabierał zaufania do tego świata przez to, co go tam spotkało w całym życiu, nie? To go nie miał troszkę. Ale bardzo klarownie można sobie wyjaśnić jego zmiany i jego twardość, a potem miękkość, nie? Tak, bardzo fajnie to wszystko przyjął, bardzo się taki spokojny, mam wrażenie, zrobił. Szczęśliwszy przede wszystkim, nie? Pod tym względem. Kakashi naprawdę zajebiście napisana postać. Ale nadal został tym twardym człowiekiem, bo na przykład pamiętam jak w Boruto na samym początku, jak oni mieli tam egzamin, on po prostu przyparł go do ziemi, nie? Trzymał go jak takiego leszcza totalnego i mówi, słuchaj, gnojku jebany, nie? I to było też takie ostre. On jeszcze ma ten pazur, jak chce. Tak. Może to już nie jest aż tak to, ale nadal widać, że to jest ta osoba, która... Nie najgorzej by się sprawiło, chociaż ostatnio powiedziałem chyba, że dla mnie on nie byłby dobrym Hokage, bo widząc jego taki charakterek właśnie już milutki, to mi nie pasował, bo dla mnie mówiłem, że ja bym potrzebował takiego, nie bym potrzebował, w mojej opinii rządzić powinna osoba właśnie taka inteligentna i nie bojąca się trudnych decyzji. To znaczy, chyba, że właśnie co? Działa w duo. Dobrze, nie? Ktoś mi napisał ostatnio w komentarzu, że dobra osoba o dobrym sercu niekoniecznie jest zła, bo my tak trochę mamy taki wydźwięk, że mówimy, że ktoś o dobrym sercu jest automatycznie słabym Hokage. To nie jest prawda. Znaczy, za dobra osoba, jakby mówimy o skrajności. Jeżeli patrzy przez tylko pryzmat takiej emocji, to chyba podpisałbym się pod tym, że to jest zła po prostu osoba na Hokage, nie? Tak. Chodzi o tą skrajność, nie? Jeżeli ktoś jest za dobry i to mu przysłania logiczną decyzję, jaką powinien podjąć przez to, że na przykład, nie wiem, Hiruzen powinien zabić Orochimaru, który robi eksperymenty na dzieciach i na jego oczach sobie ucieka, pewny tego, że go jego mistrz nie dotknie, nie? I Orochimaru sobie ucieka, a potem widzimy tego konsekwencje tragiczne dla wioski. I to już nawet nie jest historia, jak to była gorsza decyzja niż nie jedna decyzja Danzo, bo Danzo robił coś, żeby zrobić coś dobrego dla wioski, a to okazało się opłakane w skutkach. A Hiruzen widział, że coś jest złego, podjął złą decyzję i przyniosło to złe konsekwencje. Czyli takie, jakie powinno. Podjęcie takiej, a nie innej decyzji, w przeciwieństwie do Danzo, on mógł przewidzieć, że w końcu Orochimaru będzie chciał się zemścić na wiosce. Tak. Mimo tego nie zrobił. I dlaczego tego nie zrobił? Bo był za dobrą osobą. Ja nie mówię o tym, że teraz trzeba być troszeczkę złą osobą. W sumie nie o to chodzi. Chodzi o to właśnie, żeby nie przysłaniało tu troszeczkę logiki. Tak, ale wiadomo, jak to mówię, mieć twardą dupę, nie? W sensie, że takim... Tak. No. Takim Tobiramą chciałbyś powiedzieć? Nie chciałem tego powiedzieć, ale tak Kakashi mi się zdaje bardzo dobry pod tym względem, bo on jednocześnie jest dobry, ale też potrafi postawić na swoim, nie? W sensie... To się wydaje bardzo taki trzeba mieć wszystkiego po trochę, nie można w jakieś właśnie w skrajności iść, no. Mhm. Trzeba być takim na równo, jakby troszeczkę tego i tak mi się wydaje przynajmniej. On mi się wydaje, tak, w sensie znowu, on gdzieś tam w nowelkach wydaje, że coś tam rządził i tak dalej, ale no to za dużo tego nie mieliśmy pokazanego, ale zdaje mi się, że to jest naprawdę spoko osoba na to stanowisko, bo... Nie jest zła, bym powiedział. Czy dobra, to jakby ciężko ocenić, ale nie wydaje mi się, że była złą osobą, tak jak mówiliśmy. Mhm. No bo jednak, wiesz, mógłby zrobić tak, że w sumie Naruto zrobiłeś bardzo dużo dla wioski, to teraz po prostu zostajesz Hokage, ale nie. Kurwa, siadaj do lekcji, nie? Robisz tutaj rangę, musisz wbić, gościu, bo inaczej cię nie puścimy. Takie są zasady, a mam wrażenie, że w przypadku Tsunade to by było... W sumie, jak jesteś taki silny, to po co ci to? Przestań, zostań po prostu Hokage, nie? Mogło tak być i wiemy, że Gaara na przykład taki został. Gaara dopiero co, ledwo co panujący na Shukaku, jakby dopiero co po strach wioski, niszczący Konohę, wraca do wioski i po 2 latach zostaje Hokage, Kazekage. Mhm. Więc tutaj troszeczkę bym powiedział kontrowersyjnie. U Naruto zrobiły to bardzo logicznie. Wiedzą, że Naruto jest bohaterem, jest bardzo dobrym człowiekiem, ale brakuje mu wielu jakby praktyki, nie praktyki, tylko teorii, tak? Teorii, no. Brakuje mu bardzo wiele teorii. Jak wiemy, bardzo na wiele dobrego się to zdało, bo on jest teraz innym człowiekiem. Taki właśnie dlatego uważam, że Kakashi mógłby być taki spoko, bo on sobie, jak potrzeba, to nie daje sobie w kaszę dmuchać. Po prostu jest takim dobrym i jednocześnie takim stanowczym człowiekiem. Że chociaż mi się wydaje, że... On nie chciał być na tym stanowisku, ale jak już był, to tak... No to właśnie ja w tym problem jedyny widzę, że on nie był taki zaangażowany w tą wioskę i prawdopodobnie, wiemy to, że jakby za jego kadencji nic jakby wielkiego się nie działo nowego. Jakby wioska nie poszła Nie było wojen, nie? Czy coś takiego? No byliśmy blisko, krótko po wojnie byliśmy.
Jakby nie było z jakiej strony, bo w sumie to za sprawą Naruto nie mieliśmy wojen, bo Naruto doprowadził do tego, że wszyscy się zjednoczyli. Mm-hmm. I Sasuke, i wszystkich Kage. On jakby, no, jego Kage to jego ziomki byli, no i nie mogą mieć wojny. Jakby i to nie była sprawa, że Kakashi był Hokage, nie? Się mocno rozbudowała się wioska pod tym względem, znaczy, przecież. On został to, co widzimy w Boruto, to jest za czasu Kakashiego, nie Naruto. Tak, nie? Tak, no. Bo już mi się czasy powaliły, że on został wiele wcześniej tym Hokage. On został dopiero właśnie w tym, na początku Boruto, na przełomie tam 28 roku życia, jak nie lepiej. No dobra, wcześniej, bo tam Boruto miał 7 lat. No to jakieś 25-26 lata. No to trochę lat sobie rządził. Dłużej od Tsunade na przykład, nie? No. No, ale to chyba już zakończyliśmy temat, bo trochę też odeszliśmy na stronę innych osób, ale w sumie to też w temacie, bo mówimy o tej władzy, którą Danzo tak. chciał, ale nie był na nią taki właśnie, nie był na to czy za według dobry. Czy według ciebie, podsumowując, Danzo byłby dobrym Hokage, gdyby dopiął swego? Nie, gdyby w końcu został w nim? Zupełności nie, w sensie on miał logiczne posunięcia, w sensie takie, że może i chciał dobrze dla wioski, a jak już by został, to można powiedzieć, że no nie powiedziałbym, że zmieniłby się, no tak ludzie się nie zmieniają od ten. Myślę, że mogło być nawet bardziej dramatycznie, jeżeli chodzi o podejmowanie różnych decyzji, w sensie, że o, tam jakby miał już, i tak robiłem niehumanitarne rzeczy, teraz tak, robię jeszcze więcej, nie? On to robił z ukrycia, a teraz miałby wolną rękę i jego decyzje mogły być już jakby on dążył do tego, żeby być dyktatorem, tak? Więc tym bardziej nawet podejmowałby decyzje bardzo... Bardzo mrocznym, mam wrażenie. Mroczne czasy by nastały w Naruto, i to, nie? I to zależy, że teraz, nie wiem, teraz musielibyśmy się dowiedzieć, gdzie, nie wiem, czy tam w Chinach, czy gdzieś działa, to chyba, to się nazywa? Nie wiem, o co chodzi? W Chinach działa ten ustrój, czyli jedna osoba rządzi, jak to się nazywa, dyktator, tak? No, dyktator, no. I która tam jedna osoba rządzi i teraz nie mam informacji o tym, czy to dobrze działa tam, czy źle. I wiadomo... I to właśnie jakieś zależy bardzo tam od tej jednej osoby. Są czy coś, więc znaczy, to zawsze raczej będzie, jeżeli, nie to dobre. Jeżeli jedna osoba rządzi twardą ręką, to zawsze będzie się pojawiać ktoś, kto jest temu przeciwny, bo ludzie jakby lubią działać w grupach i jakby ludzie, mi się wydaje, że z natury dążą do tej demokracji, a taki pojedynczy człowiek, wiadomo, dąży do władzy z natury też i to jest taki problem. No, nie sądzę, żeby Danzo był dobrym Hokage, po prostu. Tyle. W sensie połączenie Danzo i Hiruzena mogłoby być, bo jakby to nie było właśnie takie spolaryzowane, slash po prostu ten, co ma dobre serce, się z tym, który ma takie, można powiedzieć, niedobre. No jakoś by to uśrednili na tyle, żeby ten coś tam powiedział przez logikę, a ten przez emocje i jakoś to tak dobrą decyzję podjąć, a nie wszystko na zasadzie, a ja mam wyjebane, a ja zrobię wszystko pod siebie, nie? Tak, i wszystko siłą. No powiedzmy, takie same miał przekonania jak Pain, nie? Który chciał zebrać bestię. Jeżeli ktoś się wyłamie, to zostaje zniszczony. Tak. W sumie on i bez tych bestii mógł już to zrobić. Ale to abstrahując, że on tych bestii potrzebował, która w sumie gównem była. I Perfect Susanoo było silniejsze, ale... Dobra, tam już... Dobra. I zakończymy chyba ten podcast jeszcze tylko pytaniem szybkim, bo w ostatnim podcaście nie było, po prostu zapomniałem. W ogóle chyba nie odpaliłem wtedy tego. Było to jakieś pytanie. Chyba nie było pytania. Szybko zakończyliśmy. Dobra. Nieważne. Ale znowu są pytania, same pytania do ciebie, bo mnie nie lubią ludzie, także... Nie, po prostu ciebie już wszystko zapytali. Tak, no ja live mam codziennie, także bardzo łatwo dopytać. Ale jest tak, mam pytanko do Nekona, czy na serio ogląda Boruto dla przyjemności, czy po to, żeby być na bieżąco? Zacząłem oglądać Boruto tylko po to, żeby robić omówienia, tylko żeby po to, żeby mieć jakąś stałą serię i nie podobało mi się to. Jakby dużo miałem momentów, w których mówiłem, że... Nie chciałem się nawet tego oglądać. Naprawdę zmuszałem się, żeby to oglądać. Mm-hmm. To były odcinki jakieś, nie wiem, 120, 110, coś takiego. I już widziałem ten kolejny kanon z jakiegoś więzienia. Czy może nie z więzienia, to było jeszcze nie takie złe. Ale tam właśnie jakieś te, ja mam jeszcze to omawiać. To mi się niedobrze robiło. Ale od odcinka jakiegoś właśnie 150, nie 150, może 160. Spodobało mi się i jakby coraz lepiej mi to wychodzi. W mojej ocenie. I... Podoba mi się to, Boruto mi się bardzo podoba. Bardzo mi się w tej chwili podoba Boruto i cieszę się, w jaką stronę to idzie. Więc w tej chwili tak, wcześniej oglądałem to na siłę. I zaczynałem oglądać to na siłę, tylko po to, żeby mieć serię stałą. Ja myślę, że mógłbym mieć podobnie bardzo. Bo ja też oglądałem tylko po to, żeby móc o tym nagrywać, żeby być na bieżąco, żeby zobaczyć, co tam u moich starych postaci. Ale z tego, co słyszę, tam dużo się dzieje. Fajnie, no. Dużo się dzieje i po prostu... No może to być dobre. Z tego co słyszę, jak najczęściej jest tak, że jak bardzo duża rzesza osób ci mówi, że
jest dobrze, no to jest zazwyczaj dobrze po prostu, nie? Mm. Więc no. Prawdopodobnie jest po prostu, ale no problem w tym Boruto jest taki, że on zaczyna od dupy strony, nie? Tak jak zawsze często powtarzałem, lol, że pierwsze Naruto to jest seria dużo dobrych odcinków, a później zaczynająca z górki. Tak, dużo bardzo złych odcinków, bo filery przez tam prawie 100 odcinków. Tak, Boruto robi kompletnie coś odwrotnego. Daje ci na początek coś bardzo nieciekawego, co ostatecznie może mieć fajny taki właśnie wydźwięk, jak też kiedyś o tym gadaliśmy, że po prostu fajnie, bo to taki jest background do tego, co się dzieje, że było fajnie, sielankowo, oni byli tacy i siacy, ale to jest przynajmniej wyjaśnienie i teraz oni się zmienili i oni są super, nie? Tylko, że dla widza, hej, to nie jest całe takie fajne. Ciężko przez to przebrnąć, ale no. Dostaje się za to nagrodę, tylko kto o tym wiedzieć, który się nie interesuje, taki normalny widz, zaczyna oglądać. I skąd ma wiedzieć, że za 100 odcinków będzie zarąbiście i będzie mu się jeszcze lepiej podobać dzięki temu, że było na początku źle. On to ogląda i mu się nie podoba, po 20 odcinkach mówię, nie no, to jest tragedia. Co oni robią z moimi postaciami, wiesz co się dzieje z tymi. Może to brzmi naiwnie i jakoś tak, och, ale ja mam władzę, ale myślę, że jakbym ja obejrzał Boruto i powiedział o nim dużo dobrych słów, na przykład to, co się wydarzyło gdzieś tam później, to kilka osób mogłyby pomyśleć, skoro top jeden hejter Boruto w oczach wszystkich zaczął je oglądać i się podoba, to może naprawdę warto. Naprawdę mamy na to wpływ, jakby, nie wiem, oglądają nas tam, powiedzmy, nie wiem, tam masz 10 tysięcy do 30 tysięcy wyświetleń, byś nagrał taki film, to jestem przekonany, żeby tak było. Ja na przykład tak miałem z umówieniami AOTA, żeby wiesz, ludzie mi pisali, że o, Deko, dzięki, fajnie, bo poznałem nowe, zarąbiste uniwersum. Jakby bardzo duży wpływ na to mamy, jeżeli mówimy o czymś pozytywnie albo negatywnie. Mm-hmm. Jestem 100% pewny, że wielu osób nie ogląda Boruto, bo słyszało od ciebie, że nawet nie warto. I wiele osób by zaczęło oglądać z tych osób, gdybyś powiedział, że jednak warto. Znaczy ja tak nie samo, uważam się, ja właśnie, to jest zabawne, bo prawdopodobnie mam jakiś wpływ, nie? Ale ja go nie odczuwam, ja nie mam tak, że ale teraz zmienię opinię wszystkich, nie? Mówisz jak chcesz, wiadomo, jakby tak. Nie musisz, wiesz, chcieć, wiesz, wpłynąć pozytywnie zawsze. Nikt nie płaci za to, że im powiedział pozytywnie o Boruto i zmienił swoje własne zdanie, czy nie czytam. Raczej byś nie chciał, żeby, wiesz, no. A raczej byś na to nie poszedł, nie? Że ktoś ci płaci, żeby mówić to, co ktoś chce, wbrew tobie. To tak, nie, no, proponowano mi takie rzeczy. Jakby ja to miałem, nie poszedł, miałem kilka chcieli ze mną współpracę, żebym mówił o czymś. Ja mówię, no dobra, to poczekajcie, ja to sprawdzę. Mówię, nie podoba mi się, dziękuję, do widzenia. I to jest tyle, nie będę jakby polecał czegoś, co sam... Tak, najczęściej to są gierki. Nie będę polecał czegoś, co sam bym, z czego sam bym nie korzystał po prostu, nie? Ale się nie podoba, no? Tak to wygląda. No i jak mówię, żeby nie brzmiało to, że ja mówię, o, ale ja mam wpływ, bo ja takiego, nie mam w ogóle takiego poczucia, że ja cokolwiek zmieniam. Ja po prostu robię filmiki o Naruto, chociaż założę się, że chociaż kilka osób miało coś takiego, że ja mówię, dobra, oglądałem to Boruto, mówię, że jest słabe i mówię, że przestaję oglądać. I nawet nie wiem, czy tak nie było, bo ja wtedy też grałem w Naruto Online, że kilka osób powiedziało, dobra, to ja też przestaję oglądać to Boruto, nie? Bo to już nie ma sensu. I po prostu tak, mówię, nie męczcie się, po co macie się męczyć? I pewnie by było tak, że jakbym wrócił, to kilka przynajmniej osób też by powiedziało... I możliwe, wiesz, możliwe, że im by się spodobało. Możliwe, że im by się spodobało, pewnie części tak, części nie, no. Yeah. Jakby to jest zaczepienie o twórczość, nie? Taka jakby, nie wiem, może jeszcze to nie podchodzi pod taką odpowiedzialność twórcą, ale na jakąś malutką skalę już zaczynamy wpływać, nie? I jakby trzeba mieć troszeczkę w głowie to, że to, co powiesz, może wpłynąć na jakiegoś młodego człowieka, który wszystko bierze od osoby, którą ogląda na co dzień i uważa go za nie wiadomo kogo. Mimo tego, że sobie tylko nagrywasz o Naruto, to wiesz, to już nawet nie tylko młoda osoba. Ja ci powiem, że ja mam tak, że jak nie mam opinii na jakiś temat, to wystarczy mi, nie wiem, powiedzmy, że nie mam opinii na jakieś anime, nie? Nie znam go w ogóle i obejrzę jakiś filmik i to jakby staje się moją opinią. W sensie, jakby, nie mówię, że będę za nią walczył. Jeżeli bardzo w nią nie wierzę, albo nie wiem, powiedzmy, że jest to anime, ktoś powiedział, że jest słabe, obejrzałem, uważam, że jest słabe, to wtedy spoko, ale jakby jest anime, ktoś powiedział, że jest słabe,
Ale ktoś będzie mówił, że jest dobre, to nie będę się z nim kłócił, bo czemu miałbym, nie? Jak nie mam argumentów jak, swoich. Jak ufasz osobę, którą oglądasz, jakby, nie wiem, jakiś recenzent, powiedzmy, nie wiem, Kanis, czy Spychu, nagrają recenzję i mówi, jakieś anime jest słabe i to nie oglądasz wtedy. To no. Okej, rozumiem takie coś. No. Że i to znowu, wiesz, to jest taki dobry pokaz tego, jak opinia może wpływać na innych. Po prostu jakby ufając takiej osobie, wiedząc, że to jest tym spoko, bardziej, że lubię jak go. Masz, widzisz, że tyle, masz nie? Podobny gust, nie? No to mówisz, no to pewnie mi się też nie spodoba, no i tyle, nie? Tak, tak. No, ale to też takie podczepienie jest, bo naprawdę wiele takich słów, na przykład twoich, może wpływać na takie osoby pozytywnie lub negatywnie. O nie, i trochę, troszeczkę trzeba o tym myśleć, Imo. I kiedyś na przykład Gimper o tym zapomniał, odpierdalając takie już mocne rzeczy i doprowadziło to do wielu takich bardzo złych rzeczy. No i dlatego też teraz, powiedzmy, on troszeczkę mówi już to, co powinien, niż to, co chce. W wielu kwestiach, nie wiem, czy tam go śledzi troszeczkę. Jakby to też ale nie będę... Ale on musi od dużego wyjść, nie? Nie będę się tutaj spinał o rzeczy pokroju... Ja mówię, czy oglądać chińską bajkę, czy nie oglądać. To jest tak, tylko tak, rozrywka, no. Nie? W sensie ja nie mówię, że nie oglądaj no tak, tego. Przychodzi mi tak, w taki wyższy level, już nie mówię tak. O tych anime nawet. Tak. Takie, wiesz, że... O innych rzeczach jasne, tutaj mówimy. Że to może być niebezpieczne. I to jest takie właśnie trochę, że czasami tak, możesz powiedzieć coś, co w ogóle nie masz na myśli, albo przypadkiem narzucisz coś, co jest źle rozumiane przez ludzi. No, no albo ty jakoś tam myślisz na jakiś temat, masz zdanie na jakiś temat, a tak naprawdę jest to błędne i komuś to powiesz i ktoś ci w to uwierzy. I jakby ogólnie to 30 tysięcy ludzi, jakby 10 tysięcy z nich w to uwierzy. I popatrz, jaki to ma strasznie negatywny wpływ na może na ich życie mieć. To jest troszeczkę przerażające. To jest przerażające i to najlepsze, ja co się może jestem stać przekonany, ciebie, że to tak już się wydarzyło u mnie przynajmniej, nie? No musiało się stać, no jakby... No. Masz jakąś widownię większą. Tak. I na pewno wiele z twoich słów w ich życiu coś mogło zmienić nawet. I nawet nie masz tej źle, decyzji. Boże, nie? Tak. Także nasze ciarki Rzeszu, ja się boję. Może my kończymy, bo się przejdźmy w twórczość od 30 tak. Minut czemu od iluś. Więc powiedzieliśmy o Danzu wszystko. Danzu jest śmieciem. Pozdro. Tak. I chyba tyle. I troszeczkę go wybieliliśmy, troszeczkę go wytłumaczyliśmy, znaczy, ale wydaje mi się, nie, że nie można rozumieć. Nie powiedziałbym, że wybieliliśmy. Dla mnie przynajmniej on nadal jest na tym samym poziomie gówna totalnego, tylko że jego decyzję jakoś przetłumaczyliśmy, mam wrażenie. Znaczy ktoś, kto ogląda powiedzmy tą serię raz i zawsze tą nienawiść skupił na nim, no to może troszeczkę teraz powiedzieć, w sumie ten Danzo, ja właśnie po tych odcinkach z Danzo miałem takie, w sumie to ten Danzo nie był taką kurwą, w sumie coś tam było, nie był taką czystą kurwą, nie? Tak. Coś tam jednak miał na myśli, mimo no. Tego, że i tak pozostanie tym szmaciarzem. Tak. Dobra. No i w sumie tyle. Kończmy tą paraolimpiadę. Zobaczymy, co tam ludzie. Ja zawsze ciekawi. Dzisiaj powiedzieliśmy wiele złych rzeczy. Tak. Ja już widziałem filmik naszej kompilacji ostatniej. I ja już tutaj widzę, że tutaj jest jeszcze gorszy materiał. A właśnie jeszcze nie widziałem, bo Jarudia zrobił pewnie, nie? Bo tak, ja mu sam wysłane. Powiedziałem. Ja mu sam powiedziałem, żeby zrobił składkę manipulacji. O to robi. No, muszę to obejrzeć zaraz. Ale ten, powiem ci, że dużo bardziej mnie interesuje to, co ludzie napiszą na podcaście, niż to, co napiszą mi pod odcinkiem, bo najczęściej przedstawiam po prostu rzeczy. Ciekawe są tutaj rzeczy, jakby piszą. Tak, no ja przedstawiam na odcinkach rzeczy, które istnieją i jakby mogę coś powiedzieć źle, w sensie takim, że coś przeinaczę czy coś, na pewno. W wielu odcinkach tak jest, ale to już nie jest taka, wiesz, moja opinia zazwyczaj. Tutaj już bardzo jakby sobą jesteś, jakby tak, nie mówisz, tak. Już mówisz takie bardzo swoje perspektywy i nie możesz mieć pewności ni chuja, że mówisz dobrze. Tak. Możesz być całkowicie, no tak jak mówiliśmy, no, ale kończmy, bo zaraz będziemy, znowu zaraz polecimy, ale pewnie no dobra, zahaczymy kiedyś o ten temat. Dobra, chcę powiedzieć, że mam tą świadomość, że mogę pierdolić bardzo źle na wiele rzeczy, ale przynajmniej są ludzie, którzy to mogą zweryfikować i powiedzieć, ty, ale ty tutaj tak głupio gadasz, że ciul, nie? I dobrze. Tak, tak. Dlatego dobrze, że takie osoby nieraz weryfikują, może nieraz przeginają pałę, ale nic. Jeżeli przegną pałę, to nic się nie stanie, a jak dobrze coś zwrócą uwagę, to okej, więc żadna strata. Więc stara. Wiadomo, bierzcie zawsze poprawkę na nasze słowa. Tak. I to jest chyba oczywiste. Mam nadzieję, że każdy nie ogarnia, o co chodzi. Takie oczywiste, zależy nie, w jakim wieku jest. No, ale tak dobra. Jest. Nie rozwijajmy się już. Warto wspomnieć. Wyjdzie tak, dobra. 8 godzin. Kończymy. To co? Kończymy. Cześć. Siema.